Jaki jest szczyt siły? Tak ścisnąć złotówkę, że aż orzełek się zetra. Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek, a to nowy odcinek programu Biznes 2.0, czyli tego programu, w którym zastanawiamy się, jak zarabiać więcej, wydawać mądrzej i po prostu lepiej żyć. Kiedy prowadziłem wywiad z Romanem Kluską, multimilionerem, człowiekiem z setki najbogatszych Polaków, bardzo często odnosił się on do książki Rolanda Badera, Niemca, do książki Koniec pieniądza papierowego. I to dało mi do myślenia i postanowiłem sprawdzić tę książkę samemu. Przeczytałem ją praktycznie jednym tchem, mimo że nie jest to książka łatwa. Jest to książka taka quasi-ekonomiczna, więc jest tam trochę trudnego języka i tak dalej, ale daje to bardzo do myślenia. I po co gadać o jakichś teoriach światowych, o jakichś teoriach ekonomicznych? Maćku, ja chcę wiedzieć, jak zarobić zylion. No i oczywiście masz na tym kanale mnóstwo wywiadów na temat tego, jak zarobić zylion. Masz też mnóstwo moich monologów w programie Biznes 2.0 o tym, jak zarobić zylion. Natomiast są dwa sposoby zmieniania świata. Ostatnio na jednym live'ie, który prowadziłem, ktoś zapytał mnie: Maćku, a może ty byś poszedł do polityki? Jak tak robisz taki fajny, etyczny biznes i tak dalej, tak dbasz o tych klientów. Fajnie by było, jakby ktoś taki był w polityce. No, z jednej strony miło mi było, że ktoś docenił, ale z drugiej, no nie. Tylko nie to. Nie. Polityka to rzecz straszna. Nie mam takich aspiracji, ponieważ to... Tak samo nie chcę być szambonurkiem. No, ja wiem, że wszystko ktoś musi robić, ale przynajmniej szambonurek jest jeszcze przydatny dla społeczeństwa, więc jak z tych dwóch już bym miał wybierać, to chyba wybrałbym to drugie, bo przynajmniej byłaby z tego jakaś korzyść, a polityków świat nie potrzebuje. I o tym mówi Roland Bader. On tłumaczy, dlaczego nie potrzebuje. No i wracając do tego, jak się zmienia świat, na dwa sposoby. Można zmieniać świat politycznie, czyli podejmować ustawy, uchwały, regulacje, zmieniać prawo i tak dalej, przymuszać ludzi do tego, zabraniać im tamtego. Można też zmieniać świat poprzez zmianę świadomości. I problem jest taki, że ten pierwszy z tych dwóch sposobów, czyli zmienianie świata przez politykowanie, zazwyczaj zmienia świat na gorszy. To jest standardowa procedura, że jak człowiek zaczyna w czymś maczać palce i mówić: ja wiem, jak powinien wyglądać idealny świat, ja wiem, jak powinien wyglądać świat idealnie pod kątem równości, pod kątem szacunku do mężczyzn, kobiet, pod kątem szacunku do rasy, pod kątem wielokulturowości, pod kątem podejścia do religii. Gdy człowiek zaczyna mówić: ja wiem i ja to tak ustawię, to zaczynają się kłopoty, które prędzej czy później prowadzą do destabilizacji, wojny, rozpadu cywilizacji. Roland Bader uważa, że jesteśmy w środku rozpadu naszej cywilizacji i daje ku temu mocne argumenty. Po co więc o tym gadać i się smucić, wkurzać? Co nam to daje? No, uważam, że daje nam to dużo, ponieważ, tak jak wspomniałem, jest też drugi sposób zmiany świata i to jest przez zmianę świadomości. I nie mam tu na myśli zmiany świadomości, że musimy teraz usiąść wszyscy razem w kwiecie lotosu i budować wyższą świadomość, choć oczywiście zalecam, jak ktoś ma ochotę. Natomiast chodzi mi o świadomość taką, że zauważ, jest wiedza i świadomość, że czasem coś wiemy, ale nie jesteśmy tak jakby tego świadomi. Na przykład wiemy wszyscy, prawie wszyscy wiemy, że wojna jest bez sensu, że to jest głupie, że jak jeden ma coś do drugiego, przywódca, to niech się spotkają w barze, niech walną sobie po ryju, niech rozwiążą swoje problemy i tyle. I my to wiemy, czyli mamy tę wiedzę, ale czy mamy tego świadomość? Świadomość to jest, że no hola, kto mi będzie dziecko zabierać do wojska, żeby walczyło jakiegoś idiotę? Pod pretekstem zdobywania czegoś tam, patriotyzmu albo różnym innym, który i tak jest wykorzystywaniem ludzi w taki lub inny sposób. Bo wiesz, prawdziwy patriotyzm to ktoś ma w sercu, że kupuje lokalne produkty, że jest miły dla pani z osiedla, to jest prawdziwy patriotyzm, a nie takie tam jedziemy podbijać jakiś Afganistan, bo patriotyzm i w ogóle i to jest to, czyli wiemy, że to bez sensu, ale nie do końca jesteśmy tego świadomi, nie do końca zdajemy sobie z tego tak sprawę, żeby to przechodziło na praktyczne działanie. I dlatego uważam, że politykowanie trzeba zostawić ludziom, no, mentalnie szalonym, mówiąc bardzo delikatnie,
A zmiana świata jest oddolna poprzez zmianę świadomości. Czyli to jest tak jak w biznesie. Jeżeli ja mam taką świadomość, że krzywdzenie ludzi jest po prostu złe, że nie chcę tego robić, nie chcę mieć takiego uszczerbku też na własnej duszy, że kogoś krzywdzę, że oszukuję i tak dalej, to to jest moja świadomość, która się rozwija, która zmienia cały mój biznes, moje podejście do ludzi, moje podejście do współpracowników, do partnerów biznesowych, do klientów i tak dalej. I to zmienia, no może nie świat, ale zmienia moją okolicę, powoduje, że tworzy się bardzo fajna atmosfera, bardzo fajni ludzie są przyciągani do tego zespołu, no bo tu jest miła energia, a oni też później są lepsi w domach swoich, dla swoich bliskich i to jest zmiana świata. Gdyby nagle wszyscy tak zaczęli robić, to świat by się zmienił dużo szybciej niż jakieś banda oszołomów spotykających się na jakichś szczytach G382, dyskutujących o tym, co zmienić w świecie, tak jakby byli bogami, którzy znają wszystkie rozwiązania w świecie, w którym tak naprawdę nauka dopiero zaczyna rozkminiać, czy pomidor można łączyć z ogórkiem, czy nie można. Taki mamy poziom nauki dzisiaj, czyli fajnie, że ona jest i że się rozwija, no ale sugerując, że my już wiemy, jak rozwiązać zmianę klimatyczną i co powinno być ekologiczne, co nie powinno być ekologiczne, no trochę się bawimy w kogoś, kim jeszcze na tym etapie chyba nie jesteśmy. Więc zmiana świadomości, po to tego typu odcinki, żeby zmienić świadomość. Być może to jest coś, czego efektu nie zobaczysz od razu, że no dobra, posłuchałem, zrozumiałem parę rzeczy, fajnie, ale co z tego wynika? Być może jeszcze dziś z tego nie wyniknie niewiele, ale wyobraź sobie społeczeństwo, w którym mnóstwo ludzi ma taką świadomość, że się nie krzywdzi, że wojna jest bez sensu. Mówię o tej wojnie dlatego, że Roland Bader, dla niego to był temat bardzo taki osobisty, mocny. On był Niemcem i całym sercem nienawidził historii niemieckiej XX wieku. Nienawidził tego, mówił, że wstyd mu za to, że jego naród zrobił takie rzeczy i że trzeba zrobić wszystko, żeby nigdy w historii to się nie powtórzyło. I dlatego też ta wojna akurat w tej książce się pojawia wiele razy. Natomiast no to nie jest jedyny ani główny element tego wszystkiego, bo mówimy o pieniądzu. O pieniądzu papierowym, który generuje te problemy, ponieważ jest efektem choroby zwanej polityka. I dlaczego warto tę świadomość budować? Bo być może w społeczeństwie, w którym dużo ludzi ma świadomość, no to z tego społeczeństwa też wychodzą później liderzy, przedsiębiorcy, ale też politycy. Więc przedsiębiorstwo, więc biznes, czy społeczeństwo, które jest toczone chorobą słabej moralności, słabej etyki, tego, że 70% par się zdradza i tak dalej, uważają to za normalne, tego, że większość ludzi, domykając plany sprzedażowe w swoich korporacjach, zaczyna nawijać makaron na uszy, mówić jakieś farmazony, że ja pogadam z szefem, czy ja mogę dać taką zniżkę, mimo że nie ma żadnego szefa i ja wiem, że mogę dać taką zniżkę, czyli nie da się normalnie gadać z ludźmi, tylko trzeba na okrętkę nawijać makaron na uszy, kombinować. Jak to zmienimy oddolnie, to z tego społeczeństwa będą wychodzić lepsze biznesy, lepsze firmy, lepsi politycy i lepszy świat. Uważam, że to jest tak naprawdę jedyna metoda stworzenia lepszego świata. Nie widzę innej. Na pewno nie wierzę, że jakaś rewolucja, obalmy polityków tych, a tamtych, podmieńmy innymi. Nie wierzę w to. Nigdy w historii to nie zadziałało i nie uważam, żeby mogło zadziałać. Dlatego też to wszystko, co Roland Bader pisał o społeczeństwie, o cywilizacji, o polityce, o tym, jak działa demokracja, jakie są jej niebezpieczeństwa, to nie ma związku z jakimś konkretnym rządem. To nie jest tak, że on mówił, a bo ci tam, Angela Merkel czy ktoś tam, nic z tych rzeczy. To jest uniwersalne. Obojętnie z jakiego języka by dodać napisy do tego dzisiejszego odcinka, to obywatele tego kraju powiedzieliby, tak jest, dokładnie tak to działa, jeżeli mówimy o krajach demokratycznych, tak zwanych, bo za chwilę też dojdziemy do tego, że nie do końca tak to działa. Mam nawet sporo notatek tutaj, bo tyle mądrości jest w książce Rolanda Badera i rzeczy otwierających świadomość, że nie chciałem nic pominąć istotnego. Nie chcę też pominąć wspomnienia, że mamy też już małą wersję naszego portfelu z ananasa, wersję City tak zwaną, ponieważ stworzyliśmy chyba pierwszy na świecie portfel z ananasa, z piny tekstu dokładnie, czyli materiału uzyskiwanego z liści ananasa, czyli z resztek po ananasie. Także turbo, tu jest prawdziwa ekologia bez żadnej ideologii dodatkowej. I mamy też wersję małą, ostatnio wam pokazywałem wersję normalną, klasyczną, a teraz wersja taka właśnie dla minimalistów takich jak ja, żeby tylko wsadzić karty i dowód osobisty na przykład, czy prawo jazdy. Sprawdź na ekspertia.com.pl. Jak ktoś woli wersję małą, jest taka, jak ktoś woli wersję dużą, też jest taka i myślę, że warto, bo jest to bardzo fajny gadżet, jednocześnie jakiś taki
przykład oddolnego zmieniania świata, a nie poprzez ustawy i wmuszanie ludziom jakichś rozwiązań na zasadzie wprowadzimy nowe prawo, że nie mogą mieć portfela skórzanego, będą musieli kupić taki, bo znajomy jakiegoś ministra jest producentem takich portfeli z ananasa. No, tak by to zrobił rząd. A my jesteśmy kapitalistami i mówimy, nie potrzebujemy tu ideologii, jak chcesz, żeby nie cierpiało ani zwierzę, ani ananas, to masz taki portfel, wolna wola, możesz sobie go kupić, a możesz sobie go nie kupić. I to jest kapitalizm właśnie. Fantastyczne, etyczne podejście do życia. Tak powinien wyglądać świat. Ale coraz mniej tak wygląda w naszej cywilizacji. Każda wielka cywilizacja, która wyginęła, że tak powiem, czyli Grecja, Rzym, Macedonia i tak dalej, czy nawet jakieś księstwo polskie, które przecież było gigantyczne, i królestwo, to ono nie wie, że upada, jak jest w środku. Tak samo my od środka nie do końca widzimy. Coś tam daje nam do myślenia. Są takie rzeczy, które widać, że no jak się pojedzie dziś na zachód Europy, to naprawdę jest niesympatycznie w większości z tych miejsc. Dużo bardziej niesympatycznie niż 20 lat temu, więc są jakieś symbole tego, sygnały, ale ostatecznie to no nie do końca widzimy, że ta cywilizacja jest u schyłku. Ale nie szerzymy tu defetyzmu i Roland Bader mówił, nie szerzymy defetyzmu. Mówił, budujemy świadomość po to, żeby wiedzieć, czego unikać, jakie podejmować decyzje i jak sobie jednak poradzić, żeby było dobrze. Jak zadbać o swoje życie, o swoje dobro, o swoją rodzinę. I fajnie tutaj Roland Bader cytuje niejakiego François Rabelais, że dzieci nie są beczkami do zapełniania, ale ogniem, który trzeba rozpalić. I to jest tak jakby kwintesencja tego wszystkiego, o czym on mówi, że dzieci, ale też obywatele, ludzie, to nie są jakieś beczki, w które trzeba wlać jakąś ideologię państwową, demokratyczną, jakąś tam dyskryminacyjną i różne inne, tylko to jest ogień, czyli to są fantastyczne jednostki, które naprawdę są w stanie żyć świetnie, zadbać o siebie i swoich bliskich, jeżeli nie będziemy tego gasić, tylko będziemy ten ogień podpalać. I dzisiaj niestety w większości państw raczej się zapełnia beczki ideologią różnego typu, niż podpala w pozytywnym sensie, inspiruje, pomaga. O tym będziemy dzisiaj mówić. Państwo według Rolanda Badera to jest wróg wolności. Albo państwo, albo wolność. Dla niektórych, którzy już są pod wpływem tej socjalistycznej ideologii, że bez państwa to byśmy się wszyscy pozabijali, wszyscy by się gwałcili nawzajem, po prostu mordowali, mafia by rządziła wszędzie, no to tutaj Roland Bader ma kubeł zimnej wody na twarz. Tak naprawdę większość, jeżeli nie wszystkie rodzaje przemocy grupowej są możliwe tylko dzięki państwu. Czyli tam, gdzie państwa nie ma, to jest przemoc i ona jest, bo oczywiście przemoc jest częścią niestety niedoskonałości ludzkich i tego, że ludzie jeszcze nie mają na tyle świadomości, żeby z tego zrezygnować. Ale uważam, że to się kiedyś zmieni. Natomiast no w ostateczności to i tak polega wtedy na tym, że sąsiad drugiemu sąsiadowi da w mordę albo ktoś się w domu pobije i tak dalej. I te rzeczy, jak widać, państwo ich wcale nie rozwiązuje. To się cały czas dzieje w demokratycznych społeczeństwach, gdzie jest prawo, gdzie jest policja. Ciągle się zdarza, że facet udusi żonę, że ktoś kogoś tam zabije i tak dalej, no więc państwo nie pomogło, no nie uratowało, czasem wręcz pomogło komuś zginąć, tak, bo ktoś zginął na komisariacie i tak dalej, także jakoś nie pomogło za bardzo, ale wojny i te wszystkie formy grupowej przemocy na zasadzie my kontra oni, to tam jakoś zawsze zamieszane są państwa, tam są zamieszane rządy, w te takie masowe mordy, w całej historii, nie tylko teraz, nie tylko w XX wieku, ale w przeszłości, to zawsze jest jakaś grupa A kontra grupy B. Gdyby ci ludzie zajęli się uczciwą robotą, gdyby oni mieli biznes do zrobienia, tak, gdyby mogli rozwijać bezpiecznie swoje firmy, bez miliarda regulacji, to raczej by im nie chodziło po głowie, a w sumie jest tak dobrze, wyślę swoje dzieci na wojnę, może zginą, może stracą ręce, będzie fajnie. No raczej nie. Dopiero jak jest kryzys gospodarczy, a kryzysy gospodarcze się robi. One są cykliczne nie dlatego, że to jest część natury, tylko są cykliczne dlatego, że to jest część resetu związanego z błędnym systemem pieniądza papierowego, czyli tego, który jest w nieskończoność drukowany, bo drukarki chodzą, jak pieniążków brakuje, to rząd sobie je drukuje, a kto za to płaci? Bo ktoś musi. To nie jest tak, że nagle jest więcej pieniędzy. Jest ich niby fizycznie więcej, albo elektronicznie więcej, ale tak naprawdę to jest ich dalej tyle samo, ponieważ wartość wszystkich majątków netto jest zawsze niezmienna, co oznacza, że jak wydrukujemy dodatkowe 100 miliardów, to mimo, że liczbowo jest więcej, to wartością jest dalej tyle samo. Czyli
po prostu te wszystkie pieniądze teraz są warte łącznie o 100 miliardów mniej. Bo ta wartość, która bierze się z pracy, o czym jeszcze za chwilę, musiała się rozbić na większą ilość papierków, świstków. A wszyscy, którzy mają te świstki u siebie w kieszeni albo w banku, tracą poprzez właśnie inflację. Tak się to robi i tak ubożeją całe społeczeństwa i to się da łatać na przeróżne sposoby, ale ostatecznie zawsze nadchodzi reset, czyli kryzys i potem jest bieda, ludzie tracą domy, dzieją się różne rzeczy w zależności jak się kto oczywiście do tego przygotuje, bo wiedząc to i mając świadomość, że tak to działa, można, no, może nie od razu uratować świata, ale na pewno siebie i swoją rodzinę, owszem, można. Na tym kanale choćby masz przecież mnóstwo wiedzy na temat tego, jak się zabezpieczyć na kryzys, niezależnie kiedy on przyjdzie i w jakiej formie. W zasadzie to on już chyba przyszedł, patrząc po inflacji, po cenach paliwa i po innych rzeczach, których już dłużej się tuszować nie da. Także państwo to wróg wolności, zdaniem Rolanda Badera. I on zauważa, że sprawiedliwość, coś, co jest bazowym elementem człowieka, coś, co ludzie mają. Zobacz, pojedź na wieś do ludzi, którzy nawet nie skończyli 17 uniwersytetów, nie są wyjątkowo wyedukowani i tak dalej. To są ludzie często prości, a jednak sprawiedliwi, jednak dobrzy w naturze swej. Oczywiście niektórzy z nich mają swoje problemy, tak jak ludzie w miastach, wszędzie, no zawsze tak jest, ale ogólnie natura ludzka jakaś taka jest, że człowiek ma potrzebę bycia sprawiedliwym, bycia dobrym, niedoskonałym pewnie, ale jednak coś takiego w nas jest. Nie potrzebujemy do tego ani rządu, ani pomocy, ani edukacji, infiltracji, tłumaczenia, zmuszania i tak dalej. Mamy to w sobie, że no nie mamy takiej potrzeby, że walnę komuś w pysk po prostu spontanicznie. No nie, to jest raczej wynaturzenie na zasadzie, że jak ktoś już jest mega sfrustrowany, czyli jego emocje nie są w normie, to wtedy się dzieją rzeczy złe. Natomiast nasza natura to jest sprawiedliwość. A tutaj Roland Bader zauważa, że socjalizm, państwo zmienia te podejścia, czyli sprawiedliwość, czyli coś, co było częścią charakteru, własnego sumienia, że ja mam takie sumienie, że to mi nie pozwala na przykład oszukiwać klientów. Nagle państwo to zaczyna podmieniać na sprawiedliwość społeczną. Teraz jest sprawiedliwość społeczna, czyli że trzeba pomagać tamtym, drogą redystrybucji, czyli zabieramy pieniądze jednym, dajemy drugim i nagle człowiek już przestaje mieć poczucie tej własnej sprawiedliwości, tak, że na moim osiedlu mieszka ktoś, kto potrzebuje pomocy, zachorowała mu córka i możemy go jakoś wesprzeć. Coś, co było zupełnie normalne przez tysiące lat istnienia cywilizacji. Że ludzie sobie pomagali po sąsiedzku, że wspierali się nawzajem w nawet najgorszych czasach, w czasach wojen, w czasach tragedii, głodów, plagi i tak dalej. Pomagali sobie. A teraz nie tylko oni się nie znają. To, że się nie znają, to jest pół biedy. Bieda cała jest w tym, że oni sobie nie pomagają. Oni sobie nawet źle życzą. Często. To jest tak na osiedlach. Ludzie ze sobą walczą. Obgadują się za plecami. Tak by nie mieli co robić. Co oni mają z głową? Że oni walczą z sąsiadem, który jest na ich osiedlu. Przecież to trzeba być psychicznie niedorozwiniętym jakimś, żeby robić takie rzeczy. Ale właśnie. I Roland Bader sugeruje, że no, wszechświat nie znosi pustki, więc jeżeli zaczynamy zastępować sprawiedliwość indywidualną sprawiedliwością społeczną, no to zaczyna działać ta sprawiedliwość społeczna, czyli że są jakieś ogólne zasady, których tak naprawdę nikt nie kuma. Nie wiemy, to jest taki frazes, sprawiedliwość społeczna, na który można zbierać pieniądze z podatków i potem mówić, że robimy jakieś mopsy, tak, opiekę społeczną, coś tam, jakaś pomoc, która nie wiadomo, czy komuś coś daje, czy wręcz pogłębia jego problemy, no ale coś tam robimy, jest jakaś sprawiedliwość społeczna. I zmniejsza się sprawiedliwość indywidualna, tak? No bo ja już jestem sprawiedliwy społecznie, to już nie muszę być sprawiedliwy indywidualnie. Tak to działa. Oczywiście poza naszą świadomością, bo to są procesy, które się dzieją same. Dlatego też są takie odcinki jak dziś, żeby przywracać tę świadomość, że dobra, jest jakaś nic nie warta sprawiedliwość społeczna, ale mimo to, że to, czy nasze społeczeństwo, taka choroba jak ta sprawiedliwość społeczna i redystrybucja, czyli zabieranie pieniędzy jednym, żeby dawać innym po to, żeby komuś rzekomo było lepiej, to jednak mimo tego, że my już się czujemy usprawiedliwieni, tak, bo my komuś jakoś tam pomagamy, to jednak warto się cofnąć do korzeni świadomie, indywidualnie i budować sprawiedliwość w pobliżu. W pobliżu pomóc naszej rodzinie, naszym bliskim, naszym znajomym, którzy potrzebują jakiejś tam pomocy, wsparcia i tak naprawdę pomagać, wspierać, dawać dobre emocje i tak dalej, mimo że państwo w nas to zabija. Kolejna rzecz, odpowiedzialność. Odpowiedzialność jest cechą indywidualną,
Czyli, że ja jestem odpowiedzialny, tak? Jak mówię, tak zrobię później. Jak jestem odpowiedzialny za swoje dzieci na przykład, no to dbam o to, żeby nie jadły syfu i tak dalej. I to się też zmienia w odpowiedzialność społeczną. Odpowiedzialność społeczna, znowu jakiś frazes, czyli, że my jesteśmy odpowiedzialni za co? Za to, że w jaśle jakiś facet, który nadużywa alkoholu, nie ma teraz domu przez to? Ja jestem za to odpowiedzialny, odpowiedzialność społeczna, czyli moje pieniądze z podatków, z mojej ciężkiej pracy, z zatrudniania ludzi, z ekspansji i tak dalej, z działania, z ogarniania tego wszystkiego, mają finansować dom dla faceta z Jasła, którego ja nie znam, nie spotkałem i nawet nie jestem w stanie ocenić, czy to jest człowiek, dla którego ta pomoc to będzie pomoc, czy jeszcze pogłębianie jego problemu, no bo go nie znam, no. Jasne, jak będzie sąsiad na osiedlu, którego znam i tak dalej, który wpadł w problemy, to będziemy inaczej gadać. I takich ludzi zresztą mam, którym gdzieś tam na różne sposoby pomagam, pojawiają się w okolicy, jestem w stanie ocenić sytuację, no i pomagam. No ale nagle ta odpowiedzialność indywidualna, że ty jesteś za siebie odpowiedzialny, za kogoś, jeżeli zatrudniasz ludzi, zmienia się znowu w odpowiedzialność społeczną, czyli w jakąś bzdurę, w jakąś niedorzeczność, frazes, z którym można wygrywać wybory, i czuć się taki właśnie fajny, pomocny, nie robiąc tak naprawdę nic dobrego. Także to jest to. Tak samo pokój. Pokój, który był stanem ducha, czyli że dobra, ja czuję pokój dzisiaj, tak? Czuję się spokojny. Ludzie popełniali przed demokracją znacznie rzadziej samobójstwa. Ciekawe to jest, że nawet w państwach strasznych, nawet w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, jak pisze Viktor Frankl w swojej książce W poszukiwaniu sensu, a był tam, że tak powiem, gościem, mówiąc bardzo delikatnie. On mówi, że statystycznie przecież w tym obozie w Auschwitz na 1000 mieszkańców rzadziej ludzie tam popełniali samobójstwo niż w społeczeństwach demokratycznych. To jak to jest możliwe? No właśnie tak, że są innego rodzaju choroby. Dlaczego dziś ludzie ćpają notorycznie, mają problemy z własną tożsamością, nie wiedzą, kim są tak naprawdę. Oni nawet nie wiedzą, czy podobają im się kobiety, czy mężczyźni. Takie wewnętrzne zagubienie, które dzisiaj jest cechą charakterystyczną każdego zachodniego społeczeństwa. Skąd to się bierze? No właśnie stąd, że te wszystkie bazy, które mieliśmy, które były normalne, czy właśnie odpowiedzialność, społeczeństwo, rodzina, przyjaźń, te normalne, zupełnie standardowe rzeczy, które nawet w patologicznych społeczeństwach typu Korea Północna gdzieś tam, jakoś tam muszą działać, bo inaczej ludzie by tam poumierali z głodu, to w społeczeństwach demokratycznych to wszystko jest zastępowane przez państwo. Państwo ci zadba o wszystko, edukację dziecka, o rodzinę, o zdrowie i tak dalej. O wszystko zadba bardzo źle. No ale dzięki temu można rozluźnić te więzi indywidualne. Te więzi, które są tak naprawdę zagrożeniem dla państwa. Także pokój ducha, pokój wewnętrzny został zastąpiony pokojem społecznym. Co to jest pokój społeczny? Nikt tego nie wie, ale zadziwiająco często te pokoje społeczne kończą się wojną, rewolucją lub inną formą wojny, taką jak na przykład lockdown. To jest forma wojny, tak? Czyli uwięzanie ludzi w obozach koncentracyjnych premium pięciogwiazdkowych, czyli w ich własnych mieszkaniach. No to jest inna forma pokoju społecznego, tak? Bo i wtedy ludzie tracą, znowu to jest przykład ewidentny, tak? Że jak wprowadzasz ludziom pokój społeczny, to oni tracą pokój indywidualny, tak? Bo ludzie zamknięci w domach stracili pokój indywidualny, czuli się gorzej, czuli się zestresowani, wiele nowych przypadków depresji i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest przykład tego, że tam, gdzie państwo macza swoje wstrętne, śmierdzące palce, tam ludziom żyje się gorzej, trudniej, zarabia się mniej, słabiej i wspiera się tylko nie wiadomo kogo. Najczęściej tak naprawdę nierobów, którzy za tym wszystkim stoją. I tak jak mówię, w każdym państwie to nie jest jakiś manifest kontra jakiejś konkretnej partii, bo tak naprawdę obojętnie, kiedy oglądasz ten odcinek, czy jak rządzi ta partia, czy tamta, czy za rok, za 5, za 10, za 30, to o ile dalej za 30 lat Polska jest państwem demokratycznym i jeszcze można takie rzeczy wtedy gadać na YouTubie, w co wątpię, to obojętnie, kto tam wtedy będzie rządzić, oglądając ten odcinek, dalej to wszystko jest aktualne. Tak to po prostu działa. Także zabieranie ludziom tych ważnych, indywidualnych cech eliminuje moralność całych społeczeństw.
Tak twierdzi Roland Bader i wydaje się, że to ma sens. Tak? Tam, gdzie ludzie nie muszą już dbać o siebie nawzajem, nie muszą dobrych relacji utrzymywać z dziećmi, bo będą mieć emerytury od państwa, nie od dzieci, jak w Chinach, tak? Gdzie nie ma systemu emerytalnego i tam albo dzieci utrzymają rodziców, no albo lipa. Więc rodzice są bardziej zmotywowani, żeby dzieci więcej zarabiały hajsu i jednocześnie, żeby się dobrze dogadywać, bo ich starość zależy od tych dzieci. W Polsce nie. Zależy od państwa, od ZUS-u, od różnych dziwnych instytucji, które i tak nas będą trzymały delikatnie nad powierzchnią. To rozbraja więzi rodzinne, to rozbraja odpowiedzialność indywidualną, tak samo jak odpowiedzialność indywidualna za własne zdrowie. Już nie jest dzisiaj tak w naszych społeczeństwach zachodnich, że jak ty na coś zachorujesz, jakaś choroba, która normalnie jest średnio groźna, kogoś zabija, to być może sam sobie wcześniej zrobiłeś cukrzycę, żrąc jakiś syf z marketów, który się w ogóle do jedzenia nie nadaje, w plastikowym opakowaniu, który nie jest bio. Ja sobie kupiłem niedawno sondę taką za tysiaka i mierzę jedzenie i nagle się okazuje, że bio warzywa i owoce praktycznie zawsze są mega zdrowe i zdatne do spożycia, a jak u znajomych wstawiłem to w rybę dowolną, w mięso, to jest to niezdatne do spożycia od 2,5 do 3,5 krotnego przekroczenia normy szkodliwych chemicznych substancji. A ludzie to jedzą dobrowolnie i potem nagle jest, że przychodzi jakieś zapalenie płuc 2.0 i ludzie padają jak muchy. I państwo wtedy mówi, to jest wina, wiesz czyja? No tego, że nie ma lockdownu, tego, że państwo nie zadziałało albo że jakoś tam zadziałało, tego, że ktoś inny nie nosił kawałka ubrania na twarzy, tego, że ktoś nie użył jakiegoś preparatu i sobie nie wstrzyknął. Zamiast powiedzieć wprost, jak masz cukrzycę, kto ci to zrobił? Dobra, ktoś tam ma cukrzycę od urodzenia genetyczną za dziecka, jasne. Tak, ale jak ty się nabawiłeś cukrzycy, to jak ja bym dzisiaj poszedł na diagnozę i mi powiedzą, że cukrzyca, to moja pierwsza myśl, druga, pierwsza to by było, o kurde, przerąbane, a druga to będzie, wieczorku, co ty zrobiłeś, żeby to mieć? No, hello! I to jest odpowiedzialność indywidualna, której my coraz mniej dzisiaj czujemy. Dlatego ludzie łykają jak pelikany takie rzeczy, że państwo nas obroni przed jakąś tam pandemią, państwo nas obroni przed wojną, państwo nas ma... Ty się obroń, człowieku, ty się obroń. Przed chorobą się obroń, dbając o swoją dietę odpowiednio, przed biedą się obroń, dbając o swój biznes albo odpowiednią pracę. I tyle. Tylko, że dla państwa to jest tak wygodne, że to ludzi można jeszcze potem napuszczać, jednych przeciwko drugim. Niech ci w maskach walczą z tymi bez masek. Niech ci zakeczupowani walczą z tymi niezakeczupowanymi, że tak powiem. Bo dosłownie nie mogę powiedzieć, bo YouTube by usunął. Także takie rzeczy się dzieją. Więc to jest dowód, że to, co Roland Bader, a to jest człowiek, który od 2012 roku nie żyje. I on... Te rzeczy, które mówił wtedy i przed laty, ta książka to jest zbiór jego zapisków z ostatnich 40 lat tak naprawdę, te wszystkie rzeczy są tak zadziwiająco, przerażająco momentami aktualne. Także zabieramy ludziom indywidualne cechy i przez to się wypacza ich moralność, tworzy się jakaś moralność zbiorowa, która nie wiadomo czym jest i powoduje nasze indywidualne zagubienie, że my już nie wiemy, czego my chcemy, do czego my zmierzamy. Nagle prosty model szczęśliwego życia, że ktoś zakłada rodzinę, ma dzieci, szuka pracy z pasją albo robi fajną, uczciwą, etyczną firmę, żeby służyć innym ludziom, to na każdym etapie tego i wierzy w to, że po śmierci będzie coś fajnego, dobrego, w nagrodę, że nie jesteśmy debilami wrednymi, to nagle na każdym etapie takiego prostego modelu szczęścia, na każdym etapie zaczyna się ale. Tak, na każdym etapie. Czyli no, ale tam po śmierci to nie wiadomo, bo naukowcy mówią, że to nie tak do końca, w ogóle to my jesteśmy dzisiaj niewolnikami nauki, więc nauka nie znalazła dowodów na coś tam, że coś tam po śmierci istnieje, że dobre, a może złe, a może samo zło istnieje. No to już na jednym etapie. A rodzina? A czy rodzina? A rodzina to jest przecież przywiązanie nadmierne. Po co być przywiązanym, jak ja mogę się przywiązywać przyrodzeniem co piątek do innej osoby? I zadziwiająco później ci ludzie później też nadużywają alkoholu, narkotyków, są nieszczęśliwi. Dlaczego ich genialny sposób na szczęście nie działa? Mogą się pochwalić, że w wieku 25 lat mieli już 100 kobiet i jednocześnie 0 punktów szczęścia. Jak to działa? Dlaczego tak jest? Dlaczego? Dlaczego ten cudowny model człowieka wyzwolonego, który zdradza swojego małżonkę? Dlaczego to jednak nie prowadzi jakoś w dłuższej perspektywie do szczęścia, tylko do kłótni, dyskusji, nieszczęśliwych dzieci i tak dalej? No,
prosty model szczęścia, który był i działał, nagle ktoś postanowił zmieniać, edytować, zabawić się w zmianę natury ludzkiej, która zazwyczaj jednak kończy się niebezpieczeństwem. Także największym mitem jest, że to, że państwo daje wolność jakąś, tak? Że dzięki temu, że my żyjemy w demokracji, to jesteśmy wolnymi ludźmi. Nie! Człowiek jest wolną jednostką z założenia, dopóki ktoś nie przyjdzie i tego nie zrobi, nie zmieni. I potem w zależności od ustroju, bo oczywiście od demokracji jest parę gorszych, znacznie gorszych ustrojów, zresztą demokracja typu socjalizm, no to też ciężko to nazwać jednoznacznie demokracją. W każdym razie, dopóki ktoś nie przyjdzie, jakaś grupa ludzi zazwyczaj, i się nie zacznie zniewalanie, no to nie ma problemu. Tak, to sobie żyjesz, jest ci dobrze, możesz robić co chcesz, dopóki to nie jest krzywdzenie innych i już. Później przychodzi państwo. W zależności od charakteru tego państwa, albo ono jest mega brutalne, jak państwo totalitarne, tak, i ono siłą ludziom zabiera wolność, albo ono jest sprytniejsze w białych rękawiczkach, jak państwo demokratyczne, i ono też siłą zabiera wolność, ale tej siły tak nie widać. Czyli na przykład zabiera ci wolność poprzez to, że masz regulacje, tak, czyli otwierasz firmę, no i nie możesz zrobić tego, tego i tego, a jak to zrobisz, to płacisz olbrzymią karę i nie będziesz mieć pieniędzy na jedzenie dla swoich dzieci, albo pójdziesz siedzieć, jeżeli złamiesz jakieś przepisy o VAT-cie. No i tyle. Czyli niby wolność jest, tak? Bo możesz iść do knajpy, możesz iść do Lidla, wybrać sobie, które chcesz pomidory tam, ale ta wolność w wielu dziedzinach jest zabrana ci. Jak powiesz, że nie chcesz, żeby twoje dzieci chodziły do szkoły, to nagle się okaże, że już z tą wolnością różnie bywa. Jeżeli powiesz, że nie chcesz, żeby twoje dzieci się, nie wiem, szczepiły na różyczkę, to już się okazuje, że no kurczę, koleżko, tam wolność, ale wiesz, taka, żeby przypadkiem, żebyś nie robił inaczej niż my uważamy, bo to my tobą dysponujemy, śmieciu. Tak mniej więcej działa ta pseudowolność. Więc wolność to jest coś, co jest z natury. To jest dane nam przez świat, przez Boga. To jest coś, czym my przychodzimy na świat, a później inne grupy ludzi, grupy interesu na różne sposoby nam to ograniczają, zabierają, zmniejszają. Tak to działa. Więc państwo nie jest gwarantem wolności, państwo nie daje wolności, państwo nawet jej nie chroni, tylko państwo wręcz ją zabiera, ogranicza. Tak to działa. Dlatego w takich systemach jak greckie polis, gdzie były małe społeczności, jakoś to działało przyzwoicie dobrze i dopiero jak się pojawiały większe, za duże, scentralizowane społeczności, to się zaczynały wojny, wybijanie ludzi i eliminowanie, czystki i tak dalej. No tak to zawsze jest. Tam, gdzie jest centralizacja nadmierna, zaczynają się problemy. Tam, gdzie jest decentralizacja, ludzie sobie świetnie radzą. Czasem jedni lepiej, inni gorzej, ale ogólnie nie brakuje możliwości, żeby radzić sobie zawsze przyzwoicie. Tak to po prostu działa. Więc państwo istnieje, twierdzi Roland Bader, żeby zarządzać ludźmi, żeby nimi dysponować, żeby odbierać im jednostkową decyzyjność. W przeróżnych dziedzinach. Od tego, czy pomidor, którego oni uprawiają, ma mieć taki kształt i taki kolor, a nie inny, po to, czy oni mogą być, będąc młodymi chłopcami w domu, czy muszą być na wojnie w danym momencie. Odbiera ludziom państwo decyzyjność, czyli wolność. I tak to działa. Państwo popuszcza ludziom tylko tyle wolności, ile musi. To jest jedyny powód, dlaczego na zachodzie Europy dzisiaj do restauracji się wchodzi z jakimś certyfikatem, jak krowa, wiesz, w hodowli, z numerkiem, a w Polsce jeszcze nie. Nie dlatego, że w Polsce jakoś politycy mają resztki zdrowego rozsądku, nic z tych rzeczy, żadni, tylko dlatego, że społeczeństwo wymusiło to i powiedziało nie. Tu mówimy pas, to jest przesada. To nam się za bardzo kojarzy z 39. I temu mówimy stanowcze nie. Więc państwo popuściło, póki co, bo wróci z innej strony za jakiś czas, ale tylko dlatego, że ludzie powiedzieli, że nie. Więc państwo daje ludziom tylko tyle wolności, ile musi dla własnego przetrwania, czyli robi swoje badania na zasadzie, dobra, dzisiaj u nas, w naszym kraju, ludzie, jak przegniemy pałę w tę stronę, to nas nie wybiorą, czyli stracimy nasze pieniądze. I tylko dlatego państwo coś popuszcza. Nigdy dla naszego dobra. Nigdy państwu nie chodzi o nasze dobro. Jest to kłamstwo, fikcja i podłość. Tak to po prostu działa. I warto mieć tego świadomość, bo wtedy lepiej rozumiemy życie. Jak zaczynamy rozumieć, że państwo tak naprawdę to jest nasz naczelny wróg, obojętnie w jakim państwie żyjesz, no, ty możesz mieszkać poza Polską. To nie chodzi o to, że państwo polskie to jest twój wróg, tylko państwo jako system. Jako system, w którym działa jakaś kasta polityczna, która robi swoje machlojki.
jak to zrozumiesz, to jest ci łatwiej żyć indywidualnie, bo nagle myślisz, kurczę, czyli faktycznie oni nie zadbają o moje zdrowie, będą mi pociskać jakieś farmazony, bzdety, gwałcić w ogóle prawdziwą naukę i mówić, że rozwiązania są gdzieś indziej niż w lockdownie fast foodów, niż w jedzeniu bio i tak dalej, tylko w jakichś tam dziwnych substancjach, preparatach, że to mnie ma uratować, zostawiając najważniejsze elementy indywidualne, tak? Czyli to, że ty dbasz o siebie, o swoją dietę, o swój sport i o to, co jest najbardziej od ciebie zależne. Tak samo z edukacją dzieci i tak dalej. Wtedy zaczynasz myśleć, kurczę, dobra, to ja naprawdę muszę sam zadbać o swoją emeryturę, o swoje pieniądze, o swoje dzieci, bo inaczej to wszystko będzie zrobione bardzo słabo, na odwal, bardzo niskiej jakości, bo to, co robi państwo, jest po prostu zawsze bardzo niskiej jakości. Bo tu chodzi o to, żeby dać ludziom jakiś ochłap, żeby się odczepili i żeby oddali głos, a resztę wziąć dla siebie. Niby to wiemy, ale czy jesteśmy tego świadomi? Do tego stopnia, żeby przestać wierzyć w emeryturę, żeby przestać wierzyć w opiekę zdrowotną, żeby przestać wierzyć w państwową edukację. Czy jesteś na tyle świadomy tego, że tak to działa? No i co? I życie wszystkich kosztem innych, bo tak działa państwo społeczne, tak? W którym są podatki po to, żeby wspierać tych, którym nie idzie i tak dalej, to jest życie wszystkich kosztem innych, no. A jeszcze ktoś musi tymi podatkami zarządzać, rozdawać, te, w naszym przypadku 500+, ale w każdym innym kraju są jakieś inne tam bony, wsparcia, pomoce, cudawianki, no to jeszcze musi być cała ekipa administrujących tym bałaganem, czyli ktoś musi się zajmować tym zabieraniem jednym, dawaniem innym, czyli jeszcze jest kasta administratorów, a więc życie wszystkich kosztem innych prowadzi do zubożenia całego społeczeństwa, to jest logiczne, bo jest grupa ludzi, którzy pracują ciężko, wymyślają, są innowatorami, zarabiają, płacą podatki, ale te podatki płacą coraz większe, akurat w Polsce, i tu odsyłam do poprzedniego odcinka, gdzie mówiłem o zaletach biznesu w Polsce, że w Polsce ta grabież wcale nie jest aż tak duża, bo jest tyle luk i dziur i różnych rozwiązań zwykłych też, że jest spoko, jak choćby spółka z o. Natomiast w państwach zachodnich to już jest cyrk na kółkach, nie? Podatki typu 50-60%. To prowadzi do zubożenia społeczeństwa. Każdy, kto był w Niemczech 20 lat temu i w tym roku, ten widzi, że ten kraj schodzi na psy. Po prostu. On nie tylko jest dziś dużo bardziej niebezpieczny, dużo łatwiej tam stracić portfel i zęby dziś niż 20 lat temu, ale on jest po prostu biedniejszy. To widać na uliczkach miast, to widać, że coraz więcej jest syfu, brudu i tak dalej. Ludzie są coraz smutniejsi. Przecież 20 lat temu, jak się pojechało do Niemiec, to było takie niedoścignione marzenie, że my kiedyś też tacy będziemy. Dzisiaj to Hans z Berlina powinien jeździć do Polski, zobaczyć Gdynię, Warszawę, Kraków, Wrocław, Katowice i mówić, ja pierdziele, też bym chciał kiedyś, żeby mój kraj taki był. Tak to wygląda. Roland Bader przewidział, że tak to dokładnie będzie, a to nie jest trudne do przewidzenia, wystarczy spojrzeć na świat i się okaże, że w każdym kraju kapitalistycznym świata ponad połowa ludzi żyje na bardzo przyzwoitym poziomie. Nie wszyscy są bogaci, jasne, mniejszość jest zawsze bogata, ale cała reszta żyje na przyzwoitym poziomie, mają czym jeździć, mają co jeść, mają gdzie posłać dzieci do szkoły. A w państwach kapitalistycznych ponad połowa ludzi zawsze żyje na skraju skrajnej nędzy. Tak? Tak to działa, działało i tak dalej. Dlatego te łódki z przybyszami zawsze płyną od państw socjalistycznych w kierunku państw kapitalistycznych, a nigdy w drugą stronę. Tak to działa i potrzebujemy wtedy rozumieć, że tak jest, bo dzięki tej świadomości będziemy po prostu więcej kumać. No i właśnie, i takie ubożenie społeczeństwa, czyli marnowanie pieniędzy na administratorów, na wspieranie tych, którym nie chce się robić, powoduje ubożenie, czyli kryzys. W którymś momencie przychodzi kryzys, bo nagle się okazuje, że pieniędzy od tych pracowitych no nie wystarcza, żeby uratować świat, bo oni powinni zajmować się ratowaniem swojej rodziny, swoich bliskich, a każdy inny powinien dbać o swoją rodzinę i swoich bliskich i wtedy by było dobrze i lokalnie pomagać, wtedy społeczeństwo by jakoś tam działało i wtedy dałoby się nie mieć nigdy kryzysu tak naprawdę, no bo biznes by się kręcił, wszystko by działało i tak dalej. A tak w świecie pieniądza papierowego, którego zawsze jest za mało, którego zawsze trzeba będzie dodrukowywać, czyli my ubożejemy przez inflację właśnie, bo wszystko będzie musiało drożyć, skoro pieniędzy fizycznie jest więcej, to ich wartość jest mniejsza. No już, tak to działa. I Roland Bader mówi wprost, zarządzanie życiem innych ludzi jest jedynym interesem polityków. To jest jedyna rzecz, którą się zajmuje zawodowo polityk. Zarządzanie życiem innych ludzi. Tylko za to i tylko na tym on ma
pieniądze. A ludzie tego nie potrzebują, bo nie są głupi, bo jasne, niektórzy są pewnie bardziej lotni, inni trochę mniej, ale jednak się okazuje, że te zarządzanie polityczne wcale nie ratuje tych mniej lotnych, że nagle stają się fantastyczni, bogaci i tak dalej. Jakoś to tak nie działa. Także tyle. Państwo nie tworzy moralności, etyki, zdrowych zasad i rozwoju. To ludzie je tworzą, a prawda jest taka, że charakter państwa jest pasożytniczy. I tu mam cytat. Charakter państwa jest pasożytniczy, podstępny, drapieżny, niszczycielski. Jest źródłem wszystkich wojen, tyranii i prawie wszystkich wrogich działań społecznych. Tak mówi Roland Bader. Jak się spojrzy na historię świata, no to daje to do myślenia, czyż nie? Że faktycznie to państwo, czyli przekonanie to, że aha, czyli ja się urodziłem w Hanowerze i jest 39, więc ja powinienem zabijać teraz tych, którzy się urodzili we Wrocławiu. No to widzisz, bez państw nikt na to by nie wpadł. Musi najpierw powstać państwo, jakaś scentralizowana, wielka jednostka. Oczywiście, gdyby nie było państw, tylko małe miasteczka, polis i tak dalej, to by nie oznaczało, że nagle by nie było już żadnych morderstw, gwałtów i złych rzeczy, bo to też jest część natury ludzkiej, ale byłoby ich znacznie mniej, ponieważ wszyscy dbaliby o swój interes, a nie dbaliby o interes swojego polityka, który im kazał ginąć za ojczyznę niby oficjalnie, a tak naprawdę to za jego własne interesy. I tyle, bo ginąć za ojczyznę to można tylko w obronie, tak? Jak już przyjdą złowieszczy ludzie z bronią i bronimy, no to jest ginięcie za ojczyznę, ale zawsze jest jakiś napastnik, czyli ten, któremu powiedzieli, że on ma atakować. I tego by nie było, gdyby nie było państw. Także tak to działa. To, co państwo przedstawia jako opodatkowanie i dewaluację waluty, w życiu prywatnym się nazywa rabunkiem, kradzieżą i fałszerstwem podlegającym karze, tak? Gdybym ja przyszedł do twojego domu, zagadał cię i wyciągnął ci z portfela 5% tego, co tam jest, to byś mi dał w łeb. To byś albo zadzwonił na policję, żeby mnie zamknęli, albo byś mi wybił zęby i miałbyś prawo. Znaczy, prawo to teraz byś nie miał, ale moralne prawo byś miał, tak? Bo jakim prawem ja bym ci miał zabierać 5% twoich pieniędzy? Państwo to robi w białych rękawiczkach każdemu z nas. Bo masz 100 tysięcy na koncie i nagle się okazuje, że inflacja wynosi 5% oficjalna, bo nieoficjalna, to wszyscy widzimy, jak ceny szaleją, więc no, takie rżnięcie głupa, że to jest 5%, no to wiesz, to już tylko politycy mogą tak kłamać w żywe oczy. Ale niech będzie, niech to będzie 5%. To ktoś, kto miał rok temu 100 tysięcy na koncie i trzymał przez ten rok, teraz tak naprawdę nominalnie dalej ma 100 tysięcy, ale za to już kupisz tyle, co za 95 tysięcy rok temu. Widzisz, obrabowali ci 5 koła i nawet nie zauważyłeś i nawet nie wiadomo kto dokładnie, nawet nie wiadomo komu zęby wybić, a nawet gdybyś wiedział i byś poszedł mu wybić zęby, to on jest powiązany z rządem, więc trafiłbyś za to na kratki, za kratki na 20 lat, no nie? Jakbyś zrobił krzywdę dziecku, to może byś dostał 3 lata w zawieszeniu, ale jakbyś prawdziwego złoczyńcę, który obrabował twoje pieniądze, walnął w zęby, no to by ci powiedzieli, że tutaj funkcjonariusz publiczny i tak dalej, na 20 lat cię wstawić. Tak to działa, ale ja nie mówię tego po to, żebyśmy narzekali, żebyśmy teraz smęcili, że świat jest straszny, urodziliśmy się w przykrej rzeczywistości. Wiesz co, w przykrej rzeczywistości to się ktoś rodził 80 lat temu w tym kraju, a dzisiaj to jest, traktujmy to jako wyzwanie, każdy ma jakąś swoją lekcję do przerobienia i nikt nie potrzebuje tak naprawdę cukierkowej rzeczywistości. Budowanie świadomości odbywa się poprzez przeciwności losy, więc bądźmy nawet wdzięczni tym przeciwnościom, że one tu są, bo one pozwalają zbudować twój charakter, zrozumieć, jak to działa, co jest złe, co jest dobre. Gdyby nie było tego złego, to też by nie było wiadomo do końca, co jest dobre, więc może i dobrze, że tam coś jest, co można zobaczyć i wiedzieć. Tak naprawdę Roland Bader to nie mówi tylko politycy. On bardzo często państwo nazywa lewiatanem, szatanem. On się posługuje często religijną ideologią, czy nie, nazewnictwem bardziej niż ideologią. I on mówi, że państwo to jest po prostu wysłannik szatana na ziemi, że to są siły zła. Politycy, państwo, to jest element zła, który pojawia się na ziemi, który zwalcza dobrych ludzi, tych prawdziwych, dobrych, etycznych, moralnych. Także on idzie bardzo tutaj mocno w to. No i tyle. Zauważa też Roland Bader coś, czego my często nie zauważamy, że państwo ma monopol na użycie siły. O tym trochę już wspomniałem, tak? Jakbym ci zabrał pieniądze, ty mi dasz w łeb, to trafiasz za kratki. Natomiast państwo może ci zabrać, tak? Idziesz na pokojowy protest przeciwko lockdownowi, przeciwko czemuś tam, dyskryminacji kogoś tam, albo przeciwko temu, że kogoś tam policja pobiła za bardzo i tak dalej. No i co? I państwo ma monopol na użycie siły, czyli może ci dać pysk, może cię zagazować na tym proteście i nikt za to nie poniesie żadnych konsekwencji. Tak to działa? Tak, tak to działa. Więc zawsze państwa mają monopol na użycie siły,
No i tyle. I my myślimy, że jak będziemy dobrymi, grzecznymi obywatelami, no to nie jest tak źle, tak? Bo przecież też policjanci robią, na przykład zamykają pijanego kierowcę, tak? Albo wpadają o 5 rano do jakiegoś tam dilera narkotyków, więc czy jakiegoś tam szefa zorganizowanej grupy przestępczej, więc czasem ten monopol może być przydatny, tak? My na tym może korzystamy, nawet nie wiedząc o tym, ale jednak częściej, prędzej czy później w dodatku, ten monopol się tak zacieśnia, że w którymś momencie już to nie jest już tak, że ktoś kogoś zabił, to oni go zamykają, tylko zaczyna być dziwnie. Zaczyna być dziwnie na zasadzie, uważam, że niepotrzebny mi jest w danym momencie życia jakiś preparat medyczny, no to kara, to zwolnić go z pracy, to go szantażować, to zniszczyć mu życie. Nagle ten monopol na użycie siły zawsze, zawsze w państwach demokratycznych zacieśnia się coraz bardziej. Z każdym rokiem coraz bardziej. W 2001 roku był zamach terrorystyczny, po którym nagle się okazało, że samoloty jednak są niebezpieczne i dzisiaj wszyscy jesteśmy na lotnisku traktowani jak terroryści, mimo że ten sam terrorysta przecież może z tą bombą wsiąść do dowolnego pociągu, a jakoś nie wsiada, bo ich tam nie ma. Nie ma. Tak mało jest tych terrorystów, że to się nie dzieje. Ale z jakiegoś powodu uznano to za świetny pretekst, żeby ludzi weryfikować na lotniskach, kontrolować, gdzie jadą i tak dalej. Bo to są podróże częściej międzynarodowe niż podróże pociągowe, więc jest świetna opcja, żeby kontrolować przepływ ludzi, mieć to wszystko w scentralizowanym systemie. Czy naprawdę chodzi o bezpieczeństwo? Czy naprawdę w lockdownie chodzi o bezpieczeństwo i tak dalej? Takie pytania są proste do odpowiedzi, jeżeli kumasz, jak działa państwo. Bo odpowiedź zawsze brzmi nie. Obojętnie czym państwo się reklamuje, jak mówi, że chce naszego dobra, zawsze kłamie. Państwo nigdy nie chce naszego dobra, państwo zawsze chce, chyba że tak, wiesz, dosłownie, chce naszego dobra, więcej nam zabrać, tak? Dajcie swoje dobro. I tyle. Dlatego też nie bądźmy frajerami, którzy wierzą, że państwo wymyśla jakieś lockdowny czy inne zasady po to, żeby nam pomóc, żeby nas ocalić, żeby o nas zadbać. Nigdy nie chodzi o to. Nie bądź naiwny. Nie bądź naiwny, przyjacielu. Zawsze państwu chodzi o władzę, o pieniądze, o zabieranie. I tyle. Tylko my możemy zadbać o własne dobro, dlatego nie edukuj ludzi siłą, nie chodź po mieście i nie każ im chodzić albo w masce, albo bez maski. To jest ich prywatna sprawa. Ty se chodź jak se chcesz i tyle. Nie mów im, że mają przyjmować preparaty albo nie przyjmować. To jest ich prywatna sprawa. Mają wolny wybór. Mają dużo wiedzy w internecie przeróżnej. Mogą sobie poczytać, wziąć albo nie wziąć. No obojętnie. Tam, gdzie państwo macza swoje paluchy, zaczyna być zawsze źle. Zaczyna być problem, zaczyna też być polaryzacja ludzi. Co też zauważył Roland Bader, że idealnym interesem państwa jest polaryzowanie ludzi, tak? Podzielmy ludzi na tych, którzy dyskryminują gejów kontra tych, którzy ich wspierają. Na tych, którzy są religijni kontra ateiści. Na feministki kontra tych, którzy dyskryminują kobiety. Na, dzisiaj by powiedział Roland Bader, na zwolenników szczepień i antyszczepionkowców. I tak dalej. Takie dzielenie. Zamiast się odwalić i powiedzieć, pan Franek ma sklep spożywczy i sprzedaje kabaczki. I to jest wszystko, co mnie interesuje na jego temat. I ja go lubię, bo ma dobre kabaczki, a jak będzie chory, to ja mu pomogę sfinansować leczenie. I tyle. Co by było, gdyby ludzie tak żyli? Zamiast się przejmować tym, co ktoś robi w domu inny, czy ktoś ma w domu więcej czy mniej pieniędzy, czy ktoś sobie lepiej radzi, czy ktoś płaci odpowiednie podatki i tak dalej, a zostawmy innych w spokoju, czy ktoś przyjął jakiś preparat, nie przyjął. To jest wszystko. I zobacz, jaki byłby prosty świat, tak? Proste życie. Zostawilibyśmy też innych na zasadzie, czy on se ma żonę, czy męża, czy nawet dwie żony jakby miał. No to trudno, to jest jego świat, jego wolność i spokój. Takie proste. Rozwiązania są takie proste, a my często ich nie widzimy, bo nam państwo omamiło, nas po prostu omamiło. Tam mózg nam wyprało. Tak to działa. No i co? Bardzo ciekawy insight Rolanda Badera jest, że są trzy sposoby na pieniądze tak naprawdę, że pieniądze się biorą tylko z trzech źródeł. Pierwsze to jest praca, drugie to jest żebranie i trzecie to jest rabunek. To są jedyne trzy sposoby, żeby mieć pieniądze. Dlatego kapitalizm jest tak dobrym systemem, ponieważ kapitalizm gloryfikuje pracę. Jak sobie zapracujesz, zrobisz firmę albo zatrudnisz się w dobrej firmie, to zarobisz. Jak nie, to się pałuj. To mówi kapitalizm. Jest przy tym brutalny, nie mami, nie kłamie, a socjalizm zaczyna jakieś farmazony pociskać. No wiecie, bo ci mają za dużo i to jest takie niesprawiedliwe, a my chcemy, żeby wszystkim było dobrze, żeby wszyscy byli szczęśliwi, żeby wszyscy głaskali się po pupciach i żeby trzymali się za rączki, robiąc radosne kumbaya.
To jest wszystko mamienie, to jest kłamstwo, to jest oszukiwanie natury ludzkiej. Człowiek taki nie jest. Niestety może, ale wiesz, to jest na zasadzie, przychodzą ludzie podający się za bogów i mówią, my mamy rozwiązanie na zepsutą naturę ludzką. Tak działa komunizm, tak działa socjalizm, tak działa faszyzm, tak działa nazizm. Wszystkie te systemy, mimo że one się tam trochę różnią niuansami, to ostatecznie chodzi w nich o to, że grupa bogów uważa, że znalazła rozwiązanie na wszystkie bolączki tego świata i na problemy wszystkich ludzi. I wprowadza te rozwiązania siłą. Tak to działa. A gdyby stwierdzić, że ludzie nie potrzebują rozwiązań, że ludzie w swej niedoskonałej naturze dalej są fajni, dalej są spoko i można ich zostawić w spokoju, niech się bujają ze swoimi problemami, ze swoimi wątpliwościami i tak dalej. Nagle by się okazało, że tych problemów i wątpliwości jest dużo mniej. I tyle, bo państwo nam ich dokłada niesamowicie dużo. Bo nagle się okazuje, że my teraz mamy, oprócz podstawowych rzeczy, tak, że kupię se filtr do wody, żeby nie kupować wody w plastiku, no bo wiem, że plastik szkodzi. Proste, tak? To nagle się okazuje, że są jakieś szczyty klimatyczne, certyfikaty energetyczne i ja się mam jutro zastanawiać, czy będziemy płacić 50 zł za litr benzyny przez to, że jacyś politycy podpisali jakieś kwity, że się obligują do czegoś, czego my, zwykli ludzie, nawet nie rozumiemy, czy to w ogóle w czymś pomoże i oni też tego nie wiedzą. Oni też wcale nie wiedzą, czy jak wszyscy będą jeździć autami elektrycznymi, to nagle klimat się naprawi. Bo nie ma na to żadnych dowodów, że nie ma żadnego badania, które by mogło jednoznacznie powiedzieć tak, jak wszyscy się przesiądą do Tesli, to nagle świat będzie radosny, a niedźwiedzie będą odpalać szampany. Nie da się tego nawet udowodnić, tak? Nie da się tego wyliczyć, nie da się tego sprawdzić, a już cały świat został pod to ustawiony i do tego przymuszony. A niestety, doświadczenie pokazuje, że zawsze jak się taka inżynieria społeczna włącza, to zaczynają się problemy, degeneracje, zmuszanie ludzi, ograniczanie ich, zamykanie, na przykład nam będą kopalnie zamykać, bo czyli znowu zamykanie komuś biznesu i tak dalej. Zamiast znowu zostawić wolną wolę ludziom, niech se sami decydują, tak? Ja se sam zdecydowałem, że nie chcę produkować tyle plastiku. Nikt mnie nie musiał zmuszać, nakazywać, przystawiać pistoletu do głowy, grozić mandatami. Po prostu stwierdziłem, a po co mi to? To jest w dodatku niewygodne noszenie butelek z marketu. Mam filtr, piję zdrową, mineralizowaną wodę. Jest łatwiej, zdrowiej, tyle. Proste. Znowu kapitalizm wygrywa nad głupimi regulacjami, które wszystkim komplikują życie. No i teraz tak. Praca to tu są pieniądze, tak? Socjaliści tego często nie rozumieją. Jak to z pracy pieniądze? Nie. Pieniądze się biorą z zabrania bogatym. A skąd ci bogaci mają? No nie wiadomo. Może oni, bogaci to złodzieje. Oni musieli wcześniej ukraść. Socjalista ocenia świat po sobie, tak? Czyli ja, socjalista, jestem złodziejem. Myślę o redystrybucji, zabieraniu innym. Więc ci bogaci to pewnie też są złodzieje. No bo skoro wszyscy jesteśmy złodziejami, to tak to działa. Więc ja im zabiorę, żeby dać komuś tam, tak? Tym potrzebującym, biednym, strasznym. Tak naprawdę to mi. To o to chodzi. Zawsze w ostatecznym rozrachunku. Kapitalista mówi, słuchajcie, róbcie hajs, róbcie kasę, róbcie miliony, jeźdźcie, bierzcie fajne samochody, jak was to bawi, żeby mieć nowego merca, miejcie sobie nowego merca, jak was na to stać, macie to na to kasę, miejcie na to kasę. Jak chcecie mieszkać w domu z 5 sypialniami, a róbcie se, to jest wasze życie. A socjalista powie, on ma za dużo, czemu on ma 5 sypialni, jak on śpi w jednej? On nie może w środę spać w innej? A co cię to obchodzi, w czym on śpi? Ja jako minimalista nie widzę potrzeby, żebym ja miał 5 sypialni i 7 domów. Ale to nie powoduje, że patrzę komuś w kieszeń, że jakiś tam milioner ma 7 domów. I to naprawdę to niszczy świat? Przez to jest bieda na świecie? Przez to, że jakiś milioner ma 7 domów albo 300 samochodów? Jak on by miał 2 samochody, to co? Dzieci w Afryce przestaną głodować jutro? Co to w ogóle za związki przyczynowo-skutkowe niedorzeczne? Jakby było w Afryce więcej kapitalizmu. To jest jedyna nadzieja, żeby dzieci tam przestały głodować. Tam wprowadzić kapitalizm. Niech się biznesy kręcą, niech ludzie mogą bez regulacji, bez kolonizacji zachodniej robić tam swoje interesy. Wzbogacą się bardzo szybko. A jak się mają wzbogacić? Jak my im teraz powiemy, macie tutaj obostrzenia klimatyczne. A oni, kurczę, przecież my żyjemy z litu i z kobaltu. A teraz obostrzenie klimatyczne i musimy kupić od Niemców certyfikat na jakieś wydobycie kobaltu. Czyli my jeszcze mamy płacić innym za to, że my możemy korzystać z własnych zasobów. Bajka, no to faktycznie rozwiążemy problemy świata w ten sposób, że hej. Także tak to działa. I to jest niesamowite, że Roland Bader tak dogłębnie to skumał i opisał w przyjaznych słowach. Także praca, żebranie, w którym moralnie nie ma nic złego, bo to jest przynajmniej dobrowolna rzecz. Także ktoś idzie i żebra, ktoś mu daje lub nie daje,
jest to dobrowolny układ. Także nie jest to tak słuszne jak praca, no bo praca tworzy wartość, a żebranie nie. Ale przynajmniej nie jest też jakoś super szkodliwe, że siłą ktoś komuś zabiera. Natomiast rabunek jest tą trzecią formą, tak? Okradniesz babcię pod bankomatem, to masz pieniądze, ona nie ma, więc to jest sposób na pieniądze. On jest zły i państwo stosuje tylko ten trzeci sposób, tak? Bo państwo nie generuje zysków. Państwo nie generuje pieniędzy, nie ma swoich pieniędzy, ma tylko pieniądze zrabowane ludziom. Oczywiście, ono to ładnie nazwie. Podatek, danina, świadczenie, farmazony. Składka. Ale to zawsze to jest rabunek, to jest zabieranie ludziom. Zapytaj tych ludzi, czy ty byś dobrowolnie płacił podatek PIT? Tak, zawsze o tym marzyłem. Po prostu jak tylko chodziłem do szkoły podstawowej, marzyłem, żeby kiedyś być przedsiębiorcą, otworzyć JDG i płacić 19% PIT-u, 4% składki na tej daniny solidarnościowej i 4,9% w Nowym Ładzie składki zdrowotnej, która wcale nie spowoduje, że będę zdrowszy. Zawsze o tym marzyłem. Tak, tak, kocham was. No nie, to jest rabunek, to jest coś, czego ludzie nie chcą oddawać, ale muszą. No, nie muszą oddawać aż tyle, bo założą spółkę z o.o., zaczną oddawać mniej, ale w dalszym ciągu to jest tylko taka racjonalizacja, że ludzie powiedzą tak, podatki są ważne, bo drogi, bo szpitale i tak dalej. Dobrze, jeżeli naprawdę tak uważamy, to wyłączmy te podatki obligatoryjne, niech ludzie płacą jak uważają. I co? Zobaczymy, czy wtedy też ci wszyscy tacy zwolennicy, że podatki są konieczne, czy dalej będą płacić? Czy naprawdę dalej będą płacić? Może nie? Także zobaczymy. Więc państwo się zajmuje, każde państwo się zajmuje głównie rabunkiem, a nie generowaniem swoich pieniędzy, czyli to powoduje ubożenie, tak? Bo starsza pani pod bankomatem, pobita przez złodzieja, zubożała, tak? Jak jej zabrano pieniądze, to ona już ich nie ma. I nawet jeżeli ten złodziej weźmie z tego tylko 30% na siebie, a 70% wyśle na biedne dzieci w Afryce, to w dalszym ciągu ani te biedne dzieci, które dostały te pieniądze, nie bardzo wiadomo, czy to realnie zmieni jakąś sytuację w ogóle w przyszłości, bo to jest wędka, to jest ryba, a nie wędka. A te 30% zabrał on, nie produkując żadnej pracy, czyli społeczeństwo ubożeje, bo są pieniądze bez pracy. Starsza pani nie ma, złodziej ma za nic, dzieci afrykańskie mają bez zmiany systemu na kapitalizm i w zasadzie nic nie rozwiązaliśmy, a wszystkim jest gorzej. Tak działa socjalizm właśnie. No i już. I dlatego państwo interwencjonistyczne jest państwem niebezpiecznym. Ono zawsze, prędzej czy później, generuje straty, zubożenie i tym samym kryzys. I mówi się, że są wady kapitalizmu, że kapitalizm nie jest doskonały. I oczywiście to jest prawda, bo nic nie jest doskonałe, tak jak natura ludzka nie jest doskonała, bo kapitalizm to jest odwzorowanie natury ludzkiej. Natura ludzka jest taka, że mnie tak naprawdę interesuje koniec własnego nosa, przede wszystkim moja rodzina, moje dzieci, mam tak naprawdę... Ja teraz mówię jako kapitalista, tak? Co by powiedział uczciwie kapitalista? Uczciwie kapitalista by powiedział, moja rodzina mnie interesuje, moje osiedle, moje miasteczko, moi przyjaciele, nie obchodzi mnie to, czy ktoś jest nieszczęśliwy w Białymstoku, bo nie mam tam, no chyba, że to byłby mój kolega, to wtedy by mnie obchodziło, ale jak go nie znam, trudno, nie mój temat, nie obchodzi mnie czyjaś choroba, interesuje mnie choroba moja, kogoś z mojej rodziny lub z moich przyjaciół. Taki jest kapitalizm też. On przychodzi na to i mówi, no to tak róbmy, tak? Niech każdy może robić swój biznes, dbać o siebie, bogacić siebie, bogacić swoją rodzinę, bogacić ewentualnie swoich bliskich, dobrowolnie oczywiście dawać, wspierać różne fundacje, jak będzie miał tylko na to ochotę, ale tyle, nie będziemy zmuszać go do tego i tak dalej. Mało tego, jeżeli on ma ochotę mówić, że jego produkty nie są dla kobiet, albo nie są dla czarnych, albo nie są dla wyznawców islamu, niech se tak gada, najwyżej straci klientów. Najwyżej klienci go zbojkotują, bo portfelem zagłosują na to, że od takiego gościa nie warto kupować, bo on jest po prostu niesympatyczny. I tak by działał kapitalizm. Uczciwe postawienie w sprawę. A socjalizm, interwencjonizm, państwo działa właśnie zawsze z użyciem tych sloganów. Takich, nie, bądźmy wspaniali, kochajmy wszystkie kobiety, kochajmy wszystkich gejów, tolerujmy inne religie. To jest oczywiście, to, dlaczego to działa? Bo to są dobre hasła. Tylko, że praktyka pokazuje, że one w kapitalizmie są bardziej praktyczne. Tak? Bo kapitalista będzie szanował kobiety. Dlaczego? Ponieważ potrzebuje dobrych kobiet w zespole, potrzebuje dobrych kobiet jako klientek i to jest zupełnie dla niego normalne, że z kobietami się żyje za pan brat, czy za pani siostra może,
I tyle. Więc dla kapitalizmu to jest normalne. Dla kapitalizmu to jest normalne, że się nie będzie wystawiać slajdów przed wejściem do twojej piekarni na przykład, że nie obsługujesz ludzi w określonym kolorze skóry, no bo byś był frajer, nie? Jakbyś tak zrobił. Po prostu. Kapitalizm mówi, ja chcę zarabiać pieniądze, więc ja muszę tu robić interesy, więc ja muszę szanować swoich klientów i dlatego też jestem otwarty dla wszystkich, niezależnie od ich pochodzenia, upodobań, wieku i nawet jak przyjdzie po bułki facet ze swoim chłopakiem, a niech se przychodzi, ja tu bułki sprzedaję. I co mnie to obchodzi? Jego życie prywatne? Dlatego kapitalizm w praktyce jest dużo bardziej pozytywnie feministyczny w tym dobrym znaczeniu, w szanowaniu kobiet. Kapitalizm lepiej szanuje kobiety, kapitalizm lepiej szanuje ludzi różnych religii, kapitalizm lepiej szanuje ludzi innych orientacji, ponieważ robi to w sposób praktyczny. A socjalizm to jest grupka ludzi przy jakimś kwadratowym stole, którzy wymyślają, jak ludzi ograniczyć, zmusić, przymusić, zażądać, wprowadzić regulacje, żeby oni byli bardziej szanujący kobiety, szanujący inne religie, bardziej ekologiczni i tak dalej. I życie pokazuje, że efekt jest dokładnie odwrotny. Bo ludzie wtedy w takich państwach wkurzają się, nienawidzą feministek. No przecież w państwach demokratycznych nienawiść wobec feminizmu jest największa. Bo ten feminizm przybiera najbardziej patologiczną formę. On kończy formę dbania o to, żeby kobietom było dobrze, żeby były szanowane, czyli tą pierwotną formę, tylko właśnie w tych państwach zawsze zachodnich to zawsze w którymś momencie się kończy jakimiś dziwnymi regulacjami, jakimiś tam antify, cudawianki, kombinacje alpejskie, jakieś grupy nieszczęśliwych ludzi z depresją, którzy po godzinach ćpią i walczą o zmianę świata. Zamiast walczyć o zmianę swojego życia. Ja nie jem mięsa, bo zobaczyłem, jak ono jest hodowane. Zobaczyłem, że świnie, krowy są tam torturowane, bite, traktowane fatalnie. I to mi wystarczy, żeby nie jeść mięsa, żeby zostawić te produkty, zostawić zwierzęta w spokoju i nawet produkować portfele z ananasa. To mi wystarczy. Ja nie potrzebuję ustawy, która zabroni ludziom, zmusi, jak cię przyłapią na burgerze, do więzienia na rok. Nie, ponieważ ja wierzę w kapitalizm, w to, że to się samo zmieni, że ludzie są wystarczająco kumaci, że ktoś jak sobie pomyśli, zobaczy, sam sobie podejmie świadome decyzje, nie trzeba mu przystawiać lufy do głowy. Ludzie potem portfelem zadecydują, nie trzeba nawet zamykać McDonalda. Ludzie sami za jakiś czas powiedzą, my tu chcemy wege burgera. Zresztą to się już tak naprawdę stało akurat. I tyle. Wierzę w to, że ludzie, i Roland Bader też tak miał, że wierzy, że ludzie sobie jednak poradzą, że znajdą te optymalne rozwiązania, że te niedoskonałości swoje i tą jakąś przemoc będą zmniejszać sami dobrowolnie, a nie certyfikatem ekologicznym, ustawą o szacunku wobec osób homoseksualnych i tak dalej, że to się jakoś w społeczeństwie samo poustawia dużo bardziej skutecznie niż przez jakieś huczne idee, które są tylko przykrywką do tego, żeby robić hajsy i jeszcze bardziej polaryzować później ludzi. Także tak to po prostu działa. Co dalej? Dyskryminacja kapitału. To jest coś, co się dzieje w państwie socjalnym, czyli kapitał jest dyskryminowany, tak? Kapitaliści to są ci źli. Przedsiębiorcy mają za dużo. Przychodzi później jakiś tam polityk i mówi, że bogaci zarabiają więcej, a chodzą po tych samych chodnikach. No i co? A oni chodzą ciężej, czy co? Co mają? Cięższe nogi? Że bardziej psują ten chodnik, że powinni więcej podatku na niego płacić. O co tutaj chodzi? Przecież nawet najbogatszy człowiek na świecie nie jedzie naraz 60 autami po drodze. Zawsze jedzie jednym. No to o co tutaj chodzi? Jakieś dziwne ideologie. Natomiast dyskryminacja kapitału to tak naprawdę jest dyskryminacja ludzi, bo kapitał to ludzie, tak jak powiedziałem. Bogactwo, czyli kapitał, bierze się z pracy, a praca to jest co? To są ludzie. To ludzie wykonują pracę, więc dyskryminacja kapitału równa się dyskryminacja ludzi. Takie proste, takie oczywiste. Często o tym zapominamy w imię jakichś dziwnych historyjek. Także w dodatku państwo jest niebezpieczne, bo generuje swoje miejsca pracy. Tak? Tworzy administrację, tworzy ZUS-y, tworzy urzędy. Wszystkie te rzeczy, bez których, których nikt nie potrzebuje tak naprawdę do niczego. No bo jak widać Chiny, kraj, gdzie jest ponad 1,5 miliarda ludzi i nie ma ZUS-u. Nie ma ZUS-u. Ludzie, rodzice muszą być zadbani przez swoje dzieci. No i co? No i nie umierają na ulicach, jakoś sobie radzą, tak naprawdę lepiej sobie radzą niż my. To w Chinach się stawia miasto w jedną noc, czy cały dworzec i tak dalej. A u nas co? Nic, spójrz na życie emerytów. Czy oni naprawdę żyją po takie życie? Panie, normalnie tylko do Vegas jeździć na emeryturze. To chyba nie do końca. Więc widać, że państwo tworzy zbędne miejsca pracy,
obniżając produktywność całego narodu, tak? Bo jak się okazuje, jest setki tysięcy urzędników, którzy siedzą i grają w pasjansa albo wystawiają jakieś kwitki, które światu nie są potrzebne. Certyfikaty, rejestracje, dokumenty, bez których życie by się obeszło, ludzie by się obeszli. To nagle te kilkaset tysięcy osób nie pracuje w firmach, nie robi swoich biznesów, nie zatrudnia się w cudzych biznesach i tak dalej, czyli nie generują czegoś produktywnego. Czyli znowu, nie zmieniają świata, tylko ubożeje przez to społeczeństwo, bo tym ludziom trzeba zapłacić. Z czego im trzeba zapłacić? No z majątku tych, którzy pracują w sposób produktywny, którzy zarabiają, zabiera im się i płaci się za urzędnika ZUS-u. No tak to po prostu działa. Także to jest dyskryminacja po prostu kapitału, dyskryminacja ludzi produktywnych, tych, którzy ciężko pracują, nie śpią dniami, nocami, rozkminiając, co zrobić, żeby zabezpieczyć sobie byt przyszłości. Także podejście Rolanda Badera jest takie, że każda interwencja w naturalny porządek świata powoduje nieszczęście. Tak? Czyli to jest coś, co matka Teresa kiedyś powiedziała, że nie przyjęła zaproszenia na paradę, na konferencję antywojenną. Tak? I zaprosili ją, matko Tereso, przyjedź, konferencja i tak dalej. Ona powiedziała, nie będę brała udziału w konferencji antywojennej. Jak będziecie kiedyś organizować konferencję propokojową, wtedy przyjadę. Ale nie anty. Bo antywojenna, no widzisz, wystarczy spojrzeć. Wojna z terroryzmem eskaluje terroryzm, tak? Im bardziej walczą z terroryzmem, tym więcej jest terroryzmów, terrorystów. Tak? Kiedyś nie było wojny z terroryzmem, nie było też terrorystów, a potem był jeden atak terrorystyczny, zaczęli wojnę z terroryzmem i teraz głowy lecą z głów. No to, ale skuteczna ta wojna. Wojna z biedą generuje więcej biedy. Wojna o pokój niszczy pokój. Wojna o brak dyskryminacji polaryzuje ludzi bardziej i jeszcze bardziej się dyskryminują. No to może nie o to chodzi. Może jednak o to chodzi, żeby zostawić człowieka w spokoju i wtedy jakoś to będzie działać. Dalej nie będzie doskonale, bo kapitalizm jak człowiek nie jest doskonały, ale będzie dużo lepiej. I być może z czasem będzie coraz lepiej, bo ludzie będą pracować nad swoimi niedoskonałościami, po to, żeby ich klienci ich docenili, żeby więcej zarabiać i tak dalej. Tak to po prostu funkcjonuje. Także interwencja polityków ma niemożliwe do przewidzenia konsekwencje i zadziwiająco często te konsekwencje są po prostu straszne w skutkach. Mówi nawet wręcz wprost Roland Bader, że socjalizm to są specjaliści od ludobójstwa w imię stworzenia lepszego społeczeństwa. Tak, czyli stworzymy społeczeństwo, w którym wszyscy są równi, wszyscy na przykład szanują homoseksualistów poprzez zabicie tych, którzy nie szanują. Stworzymy społeczeństwo, w którym wszyscy chcą dbać o swoje zdrowie, bo wyeliminujemy tych, którzy nie dbają o swoje zdrowie i to w sposób, który my uznajemy za jedyny słuszny. No i tak się to tworzy, tak? Idealne, piękne społeczeństwo tworzone przez eliminację tych, czasem w niektórych krajach to jest eliminacja fizyczna, w innych krajach to jest eliminacja taka społeczna, tak? Że ktoś nie ma jakiegoś certyfikatu zdrowotnego, no to będzie eliminowany ze społeczeństwa, nie będzie mógł chodzić do kina i do knajpy na frytki. Także wychodzi i tak na to samo ostatecznie. Także tak to działa. Socjaliści to są specjaliści od ludobójstwa, reklamujący się hasłami altruizmu, szacunku społecznego i tych wszystkich rzeczy, których tak naprawdę wcale nie wzmacniają, tylko wręcz je osłabiają. Tak to działa. Nawet mówi wprost Roland Bader, że altruizm i solidarność to są pojęcia, które istnieją tylko wobec ludzi znających się wzajemnie. Każda inna forma to fikcja, kłamstwo, socjalizm pod przykrywką. Czyli jeżeli przyjdzie polityk, zacznie ci mówić o solidarności, zamknijmy się w domach w imię solidarności, to wiadomo, że kłamstwo. Solidarność to jest, że ja solidarnie wyrzucam śmieci, sortując je tutaj do kubów, albo nie rzucam ich na chodnik, bo przeszkodzę wtedy sąsiadowi, który rano będzie jechać do pracy. To jest prawdziwa solidarność. Altruizm to jest, że jak odezwie się do mnie ktoś znajomy albo z rodziny, że potrzebuje pomocy jakiejś, to ja mu pomogę. Pożyczę mu pieniądze, a że nie pożyczam pieniędzy, to mu je tak naprawdę dam. Bo nigdy bym nikomu nie pożyczył, ale komuś z rodziny chętnie dam, jak będzie potrzebować. To jest prawdziwy altruizm. A nie jakieś farmazony, że zabieramy podatki to tam i komuś tam dajemy, żeby ktoś gdzieś w innym mieście, kogo ja nie znam, to nie jest żaden altruizm. To jest jakaś dziwna konstrukcja, która nie zmienia i nie zmieni świata na lepsze. Tak to po prostu działa. Są to wszystko wytrychy do manipulowania masami ludzi. I to jest taka mentalność kosiarza, czyli że założenie takie, że stokrotki staną się słonecznikami przez to, że je zetniemy do wysokości słoneczników.
Tak działa socjalizm, tak? Patrzymy, są na świecie stokrotki, są słoneczniki. Zetnijmy. Zetnijmy jedne, żeby wszystkie były równe. To jest proces ścinania głów. Na tym to polega. Więc socjalizm nie jest ideą humanitarną, jest ideą antyhumanitarną, jest zakamuflowaną ideą masowego mordu. Brutalne, ale myślę, że patrząc na historię XX wieku, widać, że tak to właśnie działa. Idealny świat bez Żydów, idealny świat bez Murzynów, idealny świat teraz bez osób niezaszczepionych. Ciągle te idealne światy budujemy, jakoś świat się nie staje od tego idealny. Dlaczego? Dlaczego? Także tyle. Sukcesy socjalizmu. Dechrystianizacja życia, mówi Roland Bader. To jest pierwszy sukces socjalizmu, tak, że faktycznie jak przyszli socjaliści do Europy, no to religia zaczynała się wymieszać, no i dzisiaj buduje się na przykład meczety w każdym kraju zachodniej Europy. Destrukcja prawdziwych instytucji, czyli nie ma już mediów, szkoły, rodziny, sądów, wszystko zostało państwowe, tak? Media dzisiaj mówią to, co rząd każe, dlatego też od razu z kilometra poznasz człowieka, który ogląda dużo mediów, bo on jest we śnie. Dla niego, w jego głowie jest jakaś kolejna fala pandemii, której nie ma na ulicy normalnie, ale w jego głowie jest. W jego głowie ciągle się dzieją same tragedie i tak dalej. On jest nieszczęśliwy, zdepresjonowany i tak dalej, bo on łyka jak pelikan to, co mu tam mówią w tych mediach, a tam antagonizują grupy przeciwko sobie. Jednych napuszczają na drugich i tak dalej. On żyje takimi problemami. Poznasz taką osobę na kilometr. Bo to są wszystkie media dziś są publiczne. Mimo, że nie wszystkie do tego się przyznają, oczywiście, ale tak jest. No, tak to po prostu dzisiaj działa. Także szkoła, rodzina, sądy, to wszystko dzisiaj się zdegenerowało, zniszczyło i w każdym kraju zachodniej Europy tak się dzieje. Depatologizacja choroby, to jest sukces socjalizmu, tutaj mówi Roland Bader, czyli że choroba to już nie jest coś takiego, że paliłem fajki, albo nie uprawiałem sportu, albo nie dbałem o siebie, no to się rozchorowałem, tylko nie. Choroba wynika z tego, że jest cywilizacja w ogóle, tak? To wina cywilizacji, czyli znowu jakiś ich. Choroba jest wynikiem tego, że ktoś tam, on bez maski chodził, on się nie zaszczepił, albo się zaszczepił, albo coś tam, że on coś zrobił, czegoś nie zrobił, że oni tam gdzieś o coś nie zadbali. Czyli depatologizacja choroby. Zamiast wziąć na klatę, że dobra, jak jestem chory, coś musiałem zrobić w tym kierunku i teraz to mogę zmienić. No i niestety, no a czasem w pewnym momencie, no choroba to już jest część życia i jego zakończenie, no i tak jest. No to jednak dzięki socjalizmowi się jakoś tak udało skreślić rzeczywistość i teraz ludzie innym coś nakazują, zamiast skupić się na tym, czy żrą burgery pełne tłuszczy złożonych i tak dalej. Także teraz to już winne są wirusy, geny i tak dalej, a nie my. No i już, nie? Cukrzyca mu się przydarzyła. Także ciekawe. Także to są sukcesy socjalizmu według Rolanda Badera. Także tak to działa, a ciężka praca, oszczędzanie, robienie zapasów, to teraz jest głupota w tych czasach. Natomiast zadłużanie się i wydawanie wszystkiego pod korek, to jest cnota, to jest mądre. Żyj chwilą, tak? Weź kredyt, kup auto, zrób najem terminowy. Nie stać się na auto, nieważne. Nie możesz kupić auta za gotówkę, trudno. Masz najem terminowy, masz leasing, wal to, żyj, ciesz się życiem. Jakoś ci ludzie tak cieszą się życiem, tak korzystają z tego życia, jeżdżą na te wczasy i wcale nie spadły poziomy depresji, nie spadła ilość chorób psychicznych, problemów psychicznych, tylko ciągle rośnie. To jak to działa? Jak to też działa, że takie osoby jak ja, moi znajomi, którzy unikamy kredytów jak ognia, zadłużania się pod korek, przesadzania z wydatkami, wolimy raczej ciężką pracę, skupienie się na wysiłku, nadawaniu wartości, ale przyjemnym wysiłku. My nie cierpimy przy tym, tylko robimy fajne rzeczy. Tak jak ja się dobrze bawię, robiąc ten odcinek, budując świadomość społeczną, to jak to jest, że my jesteśmy spokojnymi ludźmi, mamy pokój w sobie, nie mamy potrzeby, nie mam potrzeby dyskryminowania kobiet, gejów, lesbijek, czarnych i tak dalej. No nie mam w ogóle takiej potrzeby, a jestem kapitalistą, wrogiem socjalizmu. Dlaczego? Dlaczego w takim razie? Mam pokój wewnętrzny, nie mam depresji, nie mam myśli samobójczych, nie ćpam, nie przesadzam z alkoholem, nie palę. Dlaczego? Mam szczęśliwą rodzinę. Jak to jest możliwe? Przecież rozwiązaniem miały być te wszystkie magiczne systemy, certyfikaty energetyczne, przepisy, kogo można dyskryminować, kogo nie można. A jakoś się nie rozwiązało. Nie rozwiązało się. I tyle. I problem zaczyna się w tym, że kapitalizm mówi wprost. Przedsiębiorcy zatrudniają wtedy, gdy im się to opłaca. Tak?
opłaca mi się zatrudnić człowieka, zapłacić mu tyle i tyle, bo dzięki temu zarobię o tyle więcej, czyli będzie na jego wypłatę i jeszcze zostanie. Wtedy go zatrudniam, wtedy mogę zatrudnić nawet 1000 osób. Jak mi się to nie opłaca, nie zatrudniam. Lekarze leczą, gdy im się to opłaca. Będzie hajs, będzie się opłacało, wyleczę. Mamy system socjalistyczny, czyli taki jakiś tam, oni i tak dostaną pieniądze, czy kogoś wyleczą, czy ktoś umrze, to nie ma żadnego znaczenia w dzisiejszym systemie medycznym, więc no nie leczą. Pracownicy pracują, gdy im się opłaca, tak? Gdy ktoś im doceni, gdy też podatków nie zabiorą im za dużych, a tu się okazuje, że jak pracownik za dużo zarabia, to wchodzi wyższy próg podatkowy, no i mu zabierają więcej. Gdy się przestaje opłacać dzięki socjalizmowi na przykład, to wszyscy przestają pracować, tak? Tylko jadą po powierzchni. Lekarze na tyle leczą, na ile trzeba, pracownicy na tyle pracują, na ile trzeba, przedsiębiorcy na tyle zatrudniają, na ile muszą. I nie więcej. Tak właśnie działa socjalizm. Ścina te słoneczniki i sru. I dlatego też cały system jest mniej efektywny. Bo ludzie nie mają motywacji. Po co mam zarabiać więcej, jak mi zabiorą więcej? Po co we Francji ktoś ma zostawać milionerem, jeśli wie, że od milionerów tam jest podatek 75%? To bez sensu. Po prostu bez sensu. I w Polsce, zresztą to się wszędzie dzieje, tak? W Polsce płakusiają nad tym, że Rafał Brzoska płaci trochę mniej podatków, czyli daje się mniej okradać. Rozumiesz to? Koleś się daje mniej okradać poprzez jakąś konstrukcję prawną, że coś tam impos jest trochę na Cyprze, trochę gdzieś tam, nieważne. I oni nad tym płaczą. Zamiast twierdzić, ale zawaliliśmy, że takiego gościa, który nam tu zmienia kraj na lepsze, który powoduje, że jesteśmy jednym z najbardziej rozwiniętych krajów świata pod kątem logistyki, pod kątem szybkości dostaw i tak dalej, zamiast wziąć na klatę, że my go wypędziliśmy z kraju podatkowo, głupimi obciążeniami i złymi podatkami, to my go jeszcze atakujemy. Trzeba być pukniętym w czoło, żeby kupić taką ideologię, zamiast dzwonić do Rafała i powiedzieć: Rafał, przepraszam cię za polityków tego kraju, Rafał, przepraszam cię, że mamy tylu idiotów tutaj, którzy tego nie rozumieją, że ty jesteś błogosławieństwem dla nas, że dzięki tobie tysiące ludzi ma pracę, a my możemy szybko zamawiać, tym samym kapitalizm może rosnąć, biznesy się mogą kręcić lepiej i tak dalej. No ale tak właśnie działa socjalizm. Wypacza mózg w ogóle. Wypacza mózg, że to człowiek zaczyna myśleć w jakiś magiczny sposób. Zaczyna mylić nawet sprawcę z ofiarą, tak? Tak to po prostu działa. No i socjalizm monetarny pozwala na zadłużanie się, tak? Czyli cała idea polega na tym, że kraje się zadłużają, pożyczają pieniądze. Od kogo? Nie wiadomo. No, bank centralny coś tam drukuje i tak dalej. Potem jest bank rozrachunków międzynarodowych z siedzibą w Bazylei. No i wszyscy są zadłużeni. Cały świat dziś jest zadłużony. Nie wiadomo u kogo za bardzo, no ale wszyscy są zadłużeni w nieskończoność. I ludzie na poziomie jednostki żyją dokładnie tak samo. No bo skoro to jest normalne w socjalizmie, to tak róbmy. Czyli zamiast mieć pieniądze z pracy, czyli najpierw sobie zapracuję, później sobie kupię dom. No z domem to już dzisiaj dzięki socjalizmowi jest niemożliwe. Prawie że dla większości ludzi, żeby kupić dom bez kredytu. I tak też niedługo będzie z samochodami, może nawet z paliwem kiedyś tak będzie. W każdym razie, no tak to działa. Zamiast sobie zapracować i kupić auto, i kupić telefon, kupić coś tam, to wszyscy dzisiaj żyją na zasadzie takiej, że po co mieć pieniądze z pracy, jak można mieć z pożyczki. A ta pożyczka jest skąd? No, to są wydrukowane pieniądze. Niektórzy nie wiedzą, że tak to działa, ale jak pożyczasz pieniądze na dom, to bank drukuje sobie 9-krotnie więcej tych pieniędzy. Bierzesz milion na dom, to znaczy, że bank nagle ma plus 9 milionów. To jest niedorzeczne? Powiesz, to nie może tak działać? No nie może, ale tak działa. To jest produkcja pieniędzy przez banki. Tak to działa. Więc nie tylko to jest tak, że bank centralny drukuje jakieś pieniądze, banki zwykłe też drukują pieniądze przy każdym daniu kredytu, więc zadłużenie rośnie. Więc jak my kupujemy dziś coś na kredyt, to tak naprawdę nie tylko nie wykonaliśmy pracy, ale też zabieramy efekty pracy innych, bo będzie ubożeć całe społeczeństwo, bo wyprodukowaliśmy więcej pieniędzy znowu, czyli zwiększamy inflację. Czyli ubożeje ktoś inny, rozumiesz to? To, że ty we Wrocławiu kupisz iPhone'a na kredyt, powoduje, że ktoś w Białymstoku zapłaci za rok trochę więcej, o ćwierć grosika więcej za paliwo. I tak to działa, jak będziemy robić tak wszyscy, to potem będziemy płacić za paliwo wszyscy więcej. I tak to po prostu funkcjonuje. To jest socjalizm monetarny akcji. Więc waluta to jest odzwierciedlenie stanu duchowego i psychicznego narodu. Czyli chce mieć wszystko i chce to mieć od razu. Była taka piosenka cytowana przez Rolanda Badera: I want everything and I want it now. Czyli chcę wszystkiego i chcę to już.
tak działa dzisiejsze społeczeństwo. Nie milenialsi, nie młodzi, wszyscy dziś tak działają. Wszyscy, w każdej grupie wiekowej są ludzie, którzy tak działają, którzy tak myślą i to jest świetny sposób na nieszczęście, bo jasne, dwa dni się będziesz cieszyć autem w leasingu, czy tam nowym telefonem, no ale jak przyjdzie płacić tego efekty, no to, to do śmiechu już nie będzie. Także tyle. No i złoto zawsze chroniło człowieka, tak? Złoto, żeby ktoś ci pożyczył złoto, gdybyśmy żyli w standardzie złota, to ktoś musiałby je mieć. Nie dałoby się go wyprodukować znikąd, tak? Masz złoto? Kupujesz. Nie masz złota, nie kupujesz albo pożyczasz od kogoś, kto złoto ma. A tutaj, w tak zagmatwanym systemie finansowym, którego większość ludzi nawet nie kuma w pełni, to można wyprodukować. Ty bierzesz kredyt na dom, nawet nie wiesz, że w ten sposób drukujesz pieniądze, które bank ze swoją kastą bogaczy wykorzystuje dla siebie i tak dalej. Także jest to mega skomplikowane. No i tak to po prostu działa i ten pieniądz państwowy jeszcze bardziej zwiększa wszechmoc państwa, tak? Bo robią inflację, czyli mogą nam zabierać, czyli mogą nas jeszcze bardziej od siebie uzależniać, mogą nam zabronić, dlatego że złoto jest tak dobre i tak bezpieczne, no to później są ustawy, że nie możesz kupić sobie dzisiaj, iść do sklepu, w którym sprzedają złoto, do jakiegoś tam kantoru na przykład, gdzie też złoto jest i kupić złota za 100 tysięcy. Nie możesz dziś tego zrobić bez podawania danych osobowych i dowodu. Dlaczego? To jest dobre pytanie. Powinieneś się zastanowić, dlaczego? Ponieważ złoto było czymś, co odbiera władzę kaście politycznej. Dlatego jest blokowane. W Niemczech dzisiaj poszli o krok dalej. Chyba za 1000 euro już nie można kupić złota bez dowodu osobistego. Żeby przypadkiem ludzie się nie uzależnili, nie uniezależnili od swoich władców, od swoich feudalnych panów. Tak to działa, więc złoto jest sprawdzone. Tak samo jak Bitcoin jest teraz już też trochę bardziej sprawdzony pod tym kątem. Oczywiście Bitcoina trochę łatwiej kontrolować paradoksalnie niż złoto, no ale właśnie, tak to działa. I teraz to, co mówi Roland Bader. Wojny światowe nie byłyby możliwe w świecie złota. One były tylko możliwe w świecie papierowego pieniądza, ponieważ żeby była wojna światowa, albo jakaś inna globalna zawierucha, najpierw musi być kryzys. Żeby był kryzys, trzeba stłamsić kapitalizm i zaczynać drukować pieniądze, manipulować pieniędzmi, zabierać jednym, dawać drugim, obniżać tym samym produktywność całego narodu i wtedy tej produktywności jest za mało, więc zaczyna się zubożenie społeczeństwa. Jak jest zubożenie, ludzie nie mogą kupować produktów, więc przedsiębiorcy zarabiają mniej, muszą zaczynać zwalniać ludzi i tak dalej. Całe społeczeństwo ubożeje, jest kryzys. I ten kryzys prowadzi do zawieruchy różnego rodzaju. Czasem to jest jak w 2008, że ludzie tracą domy, majątki, życia. Czasem jak w 1939, gdzie po prostu trzeba gdzieś podjechać i zrobić komuś fizyczną krzywdę. To jest możliwe w świecie pieniądza papierowego. W dodatku przecież II wojna światowa była finansowana pieniądzem papierowym, przysyłanym bardzo często zresztą z Ameryki. Można by się zdziwić, jak ktoś to czyta historię i nagle się dowiaduje, że Henry Ford, taka wspaniała postać, przesyłał pieniążki koledze Adolfowi na finansowanie działań wojennych, bo nie przepadał za Żydami, no to robi się dziwnie, robi się creepy, przyznasz szczerze. Także jak to działa? No więc tej wojny, i w ogóle ktoś zadałby pytanie, przecież po pierwszej wojnie światowej Niemcy nie miały pieniędzy. To jak mogły prowadzić drugą? Skąd to? No właśnie, i to jest dobre pytanie. Odpowiedź na to pytanie dałoby nam zrozumienie, dlaczego świat powinien używać złota lub czegoś innego, co jest niezależne od rządów. Bo jak można było wydrukować pieniążki, przesłać pieniążki papierowe, dolarki i tak dalej, to nagle się okazało, że można nawet wojny światowe organizować. No już. Także im więcej do druku, tym większa bieda po nim. Roland Bader zauważa też, że ten rabunek, który się odbywa w postaci dodruku, on nie tylko jest rabunkiem wobec nas wszystkich, tak, w postaci inflacji, ale też jest rabunkiem wobec przyszłych pokoleń, bo państwo się zadłuża, czyli będzie musiało kiedyś zbankrutować. No to jest cykliczne, tak? To się w Grecji odbyło, w Wenezueli i tak dalej. I to się odbędzie za kadencji twoich dzieci. Czyli my nawet, żyjąc w tym państwie, wierząc w ten kapitalizm, nie zmniejszając płaconych podatków, wspieramy słabą przyszłość naszych dzieci. W systemie do druku nasze dzieci za to zapłacą. W postaci tego, że jak twoje dziecko będzie dorosłe, to będzie kupowało nieruchomość w kredycie na 50 lat, a ten kredyt będzie na 3 miliony, bo za 3 miliony będą wtedy małe mieszkanka 40-metrowe. Tak będzie. To jest wynik do druku. W świecie złota to by było niemożliwe, żeby takie rzeczy się wydarzyły.
Po prostu, no nie ma technicznej możliwości, żeby tak się stało, no bo nie da się, tak się da dodrukować pieniądze, więc może być nagle mieszkanie za 3 miliony, tak jak kiedyś było za 40 tysięcy, teraz to samo jest za 500, bo jest więcej pieniędzy w obiegu, ale złota nie ma więcej w obiegu, więc nie dałoby się tak robić. Kto byłby Łebski, pracowałby, zaoszczędziłby sobie złoto, kupiłby sobie mieszkanie. A tak można łoić ludzi i nagle się okazuje, że tylko wielkie fundusze i koledzy polityków mogą kupować nieruchomości, mogą stawiać centra handlowe i tak dalej. A zwykli ludzie nie mogą. No i co? W kapitalizmie każdy by mógł. Tak to działa. Także tyle. Inflacja to uzależnienie finansowe całego pokolenia tak naprawdę, tak? Bo wtedy są niskie stopy procentowe, tak? Czyli wszystkich się zachęca, żeby żyli na kredyt. No i tyle. A to się odbije straszną czkawką, trzeba będzie jeszcze bardziej drukować, żeby to nie padło. No a w końcu i tak musi paść. W 2010 Roland Bader powiedział: USA będzie ubożeć, Stany będą ubożeć, Azja będzie się bogacić. Azja stanie się mistrzem świata. Azja zacznie rządzić światem, ponieważ Azja nie żyje na kredyt. W Chinach to jest dyshonor, żeby kupić auto nie za gotówkę. To jest po prostu jaki wstyd. Ale gańba w ogóle. Jak to, Shang-Chen? Kupiłeś auto w leasing? Boże, co ty? Tak jest w Chinach dzisiaj. W Chinach nie ma ZUS-u i tak dalej. I mimo, że jest to państwo przecież pod kątem ustroju dużo gorsze niż państwa nawet socjalistyczno-kapitalistyczne, bo taki miks dzisiaj mamy, to jednak się okazuje, że faktycznie to oni bogacieją, my biedniejemy. 2010 rok, 11 lat wcześniej Roland Bader to powiedział, kiedy jeszcze nie było tego widać. Dziś to już widać. Wbijasz na Netflixa azjatyckie filmy. Kupujesz produkty, nie te najniższej jakości, ale te wysokiej jakości azjatyckie. Nagle się okazuje, że w dzisiejszych czasach ktoś, kto obserwuje świat, dla niego to już jest oczywiste, że Chiny górą, a nie Stany. Przecież to widać, po prostu widać, tak? Parę lat temu to nie było jeszcze takie oczywiste. Roland Bader widział to, bo widział, że w tym całym wstrętnym komunizmie chińskim, w którym jest dyskryminacja mniejszości narodowych, religijnych i tak dalej, to paradoksalnie w wielu dziedzinach oni są dużo bardziej kapitalistyczni niż my. Bo jednak łatwiej tam prowadzić biznes, łatwiej tam otwierać firmy, nie jest duszony kapitał aż tak, nie ma takiego korporacjonizmu, czyli kasty politycznej, która by tylko dbała o swoje interesy, tylko jednak zwykły człowiek ze wsi, Huansio, może założyć swoją firmę, otworzyć produkcję spodni, sprzedawać je i tyle. Oczywiście wiadomo, nie może przy tym nic złego władzy powiedzieć, bo może wtedy zaginąć, ale w innych kwestiach paradoksalnie jest tam bardziej kapitalistycznie niż u nas. Abstrakcja jakaś. Także, ale tak to działa, ponieważ tam nie wierzą w zadłużanie się. Tam wierzą w kapitalizm w tym sensie, że się pracuje po to, żeby mieć pieniądze, po to, żeby je wydać. A nie jakaś dziwna konkluzja taka, że nie pracuję, ale mam pieniądze, bo pożyczyłem, to sobie już kupię, to sobie już skonsumuję i już. Także gdy to zrozumiemy, to nie zmienimy pewnie świata, przynajmniej jeszcze nie teraz. Zmieniając świadomość, i tak docelowo będzie coraz lepiej. Natomiast zmienisz swój portfel, bo zaczniesz dbać o siebie i o swoje podwórko, ignorując te wielkie tam społeczne zobowiązania, których wcale tak naprawdę nie masz. Bo to nie jest twój problem, że ktoś przemiera głodem w Bydgoszczy. To nie jest twój problem. Twój problem to jest, żeby twoje dzieci nie przemierały głodem i sąsiad lub twój przyjaciel najlepszy i tak dalej. To jest twój problem. I gdyby wszyscy tak myśleli, to dużo mniej ludzi na świecie przemierałoby głodem. A gdy tak nie myślimy i zaczynamy dorabiać jakieś ideologie, to jakoś wcale lepiej nie jest. Prosto. I tyle. Mówi wprost Roland Bader, że ponad 90% tej redystrybucji, tych zabranych pieniędzy, wcale nie trafia do tych najbardziej potrzebujących. Tylko do urzędasów, którzy to kontrolują, tylko do jakichś ludzi, którzy dostają jakieś dotacje. No przecież dzisiaj milionowe dotacje są na rozpoczęcie działalności. W Unii Europejskiej, w Polsce. To jest przykład tego, jakie to jest głupie. Co to za przedsiębiorca, który by nie umiał rozpocząć biznesu bez dotacji? To jest absurd. To już pokazuje, jak ta redystrybucja w ogóle nie pomaga potrzebującym. No bo przedsiębiorcy akurat są najmniej potrzebującą grupą ludzi. To nie oznacza, że trzeba im zabierać. To tylko oznacza, że nie potrzebują, żeby im dawać. I tak naprawdę każdy tak ma. Ludzie nie potrzebują, żeby im dawać, byle im nie zabierać, bo widzisz, najbiedniejsza rodzina w tym kraju, która pieca nie ma i zimę z szóstką dzieci, z ojcem, który już nie żyje, zginął w wypadku, oni też są ofiarami inflacji. Oni też mają w tym roku 5% mniej ze swojej marnej wypłaty czy zapomogi, niż mieli rok wcześniej.
Więc wszyscy za to płacą. To nie jest tak, że bogaci za to płacą. Wszyscy za to płacą. Biedni płacą za to jeszcze więcej. Bo dla bogatego te 5% inflacji nie boli aż tak bardzo, jak biednego. I znowu, to nie jest powód, żeby bogatemu zabierać, tylko żeby nikomu nie zabierać. I już. Takie proste rozwiązania. Także tak to działa. Państwo socjalne jest antyspołeczne do szpiku kości, bo to ogromna kasta redystrybucyjna, przekupiona głosami, która marnuje środki zabrane innym i których to środków brakuje później dla naprawdę potrzebującym. Do tego mamy manię bezpieczeństwa w naszym świecie, czyli ludzie są już mega mięczakami do potęgi, tak? Było to widać, kiedy się zaczęła pandemia. W krajach niby mniej cywilizowanych, jak się okazało, bardziej cywilizowanych, typu Meksyk, typu Albania i tak dalej. No ludzie powiedzieli, dobra, jest jakaś tam nowa choroba, no, trzeba to wziąć na klatę, dbamy o siebie, dbamy o swoje zdrowie, ćwiczymy, odżywiamy się zdrowo, przeżyjemy. I tyle, a w państwach zachodnich wszyscy się okazali mięczakami. Siedzimy w domu, nie wiadomo co, ojej, boję się, o Boże, on nie ma szmaty na pysku, morderca. Takie rzeczy się wydarzyły. Mania bezpieczeństwa. Trzeba nas zabezpieczyć przed wojną, trzeba nas zabezpieczyć przed chorobą, trzeba nas zabezpieczyć przed starością, trzeba nas zabezpieczyć przed głupimi dziećmi, robiąc im obowiązkową edukację szkolną. Przed wszystkim trzeba nas zabezpieczyć. A co jeżeli większość tych niebezpieczeństw państwo samo wymyśla? Jeśli te rzeczy wcale nie są takie straszne, jak się wydaje. Życie w strachu to jest jeden z wielkich interesów państwa, żebyśmy ciągle się czegoś bali. Bójmy się, że Ruscy po podbiciu Krymu podbiją Polskę. Bójmy się, że Białoruś zaatakuje Polskę. Bójmy się pandemii. Bójmy się braku preparatu. Bójmy się tego, tamtego, sramtego. A czemu ja się mam bać? A co? A świat to ryzyko i tak kończące się śmiercią ostatecznie, no i co? I państwo mnie nie obroni. Państwo w dodatku, ja się bardziej państwa boję z tych wszystkich niebezpieczeństw, bo to ono powoduje, że te problemy się zwiększają. Ta mania bezpieczeństwa prowadzi do tego, jak zauważył Roland Bader, że wszyscy to bezpieczeństwo tracimy. Tak? Bo ludzie mówią, tak, tak bardzo chcemy, żeby terroryści nie wysadzali bomb w samolotach, że nagle wszyscy mają jakieś kody QR wchodząc na lotnisku, wszyscy mają jakieś karty pokładowe, wszyscy mają jakieś inne rzeczy. Wcale nie jest bezpieczniej, terrorystów wcale nie jest mniej, a do tego jeszcze państwo kontroluje cię, zabiera ci więcej pieniędzy, łatwiej pilnuje, czy nie płacisz podatków w innym kraju i tak dalej. Czyli chciałeś bezpieczeństwa, masz go mniej. I co? Bezpieczeństwo zadziałało? Nie zadziałało. Także tak to po prostu nie działa. Chcemy, żeby państwo nas ochroniło przed wojną, marnujemy pieniądze na wydatki wojskowe. I tak wiemy, że państwo sobie nie da rady, gdyby była wojna, a ostatecznym rozwiązaniem i tak jest, żeby cały świat stwierdził, że nie będziemy wysyłać ludzi na śmierć w imię polityków. To by rozwiązało problem wojny na całym świecie. Zostałyby już tylko jakieś lokalne konflikty, że miasto A naparzałoby się z miastem B, ale na szczęście byłoby to dużo łatwiejsze do ogarnięcia niż to, co się działo w XX wieku. No i tak to działa. Państwo jednych zmienia w roszczeniowców, którzy chcą żyć na koszt innych. Dajcie. Powinni zabrać bogatym. Powinno nie być milionerów. Chodzą później takie kapele i opowiadają jakieś farmazony, że trzeba komuś zabrać siłą. Więc jednych zbiera w roszczeniowców, a innym z kolei zabija w nich motywację, tak? No pomógłbym komuś, przelałbym na fundację, no ale w sumie państwo mi już tyle zabrało i przecież wspiera jakieś mopsy niby, że ja już nie potrzebuję pomagać. Także tak to niestety działa i w dodatku są podatki, które tak naprawdę rejestrują twoją sytuację osobistą, finansową, rodzinną, wydatki każdej osoby, a są niemoralne i naruszają godność. Bo dlaczego jakiś facet w jakiejś siedzibie, czy to w Warszawie, czy w Berlinie, czy w Paryżu, dlaczego on ma wiedzieć, gdzie czyjeś dzieci chodzą do szkoły, czy ktoś ma bitcoina, czy ktoś ma złoto, czy ile ktoś zarabia, za ile ma dom, co to go obchodzi? Dlaczego my to w ogóle akceptujemy? Dlatego pewnie, że nie znamy alternatyw, a nie znamy alternatyw, bo nie mamy jeszcze takiego poziomu świadomości. Znowu, świadomość jest rozwiązaniem. Jak ludzie zaczną widzieć absurd tej sytuacji, to naturalnie będą podejmować inne wybory i naturalnie ta sytuacja zacznie się poprawiać. Naprawdę tak uważam. Także jedyny wybór to jest kapitalizm. Mimo swych niedoskonałości to do tej pory jest najlepszym, co zostało wymyślone, co pozwala się niezliczonej rzeszy ludzi się bogacić. Ludzi bez koneksji, bez powiązań, bez uczestniczenia w kastach politycznych, po prostu każdemu. Każdy, niezależnie od płci, upodobań, rasy, może sobie postawić firmę, robić biznesy, sprzedawać, rozwijać.
w każdym innym ustroju są blokady, które powodują, że zawsze jest jakaś grupa uprzywilejowana, obojętnie nawet jak podciera sobie ona tyłek jakąś inną grupą, która rzekomo jest dyskryminowana. Także demokracja to jest deal typu: ludzie, jeśli chcecie obrabować innych, to nie róbcie tego wprost, tak? Nie kupujcie pistoletu, nie idźcie do nich pod bankomat, zlećcie to nam, czyli zagłosujcie na nas, my to zrobimy legalnie, w białych rękawiczkach, zabierzemy im te pieniądze i damy wam. Tylko chcemy waszego głosu. Tak działa demokracja. Demokracja, mówi się, że to jest system chroniący prawa człowieka, jest wolność i tak dalej. Ale co to jest za wolność, jeżeli większość decyduje o tym, czy ty dzisiaj możesz sobie coś kupić, tak? Czy ty dzisiaj możesz sobie kupić węgiel? Dlaczego ktoś inny ma przemocą ci zabraniać kupienia węgla? Czy to jest przemoc? Nawet tam, gdzie są rzeczy skrajnie takie, które chciałbym, żeby nie istniały, na przykład hodowla norek. Chciałbym, żeby to nie istniało, uważam to za chore, że ktoś w ogóle nosi futro z norek, to trzeba mieć z głową coś nie tak, zwłaszcza jak ktoś zobaczy, jak to jest wydobywane. To nie jest tak, że norka dostaje pałką w łeb i się ją obiera, tylko się ją obiera żywcem. Ucina się rączki, nóżki i żywcem się zdejmuje skórę. Ta norka płacze wtedy. To jest chore, po prostu chore, że ktoś w ogóle chce to kupić. I mimo to uważam, że to nie powinno być zrobione ustawą. Zabrońmy hodowli norek. Bez sensu. Wiesz, do czego to doprowadzi? Do handlu podziemnego. Oni będą udawać, że nie hodują, albo przejadą za granicę z Danią. Tam będą hodować, sprzedawać jako duńskie, a to będą ci sami ludzie. To nic nie rozwiązuje. Ja chciałbym, żebyś nigdy ty, widzu kochany, nie założył futra z norek. Ale nigdy, nawet jakbym dziś był prezydentem, premierem czy innym tam PPP-mem, to bym nie chciał wdrożyć ustawy, która by siłą od ciebie czegoś wymagała. To jest niedorzeczne. Kapitalizm mówi: jesteśmy ludźmi, mamy różne pomysły na życie, mamy prawo przekonywać innych do swoich pomysłów, do swoich produktów, do swoich idei, ale nigdy nie mamy prawa robić tego siłą. Demokracja, socjalizm to jest robienie tego siłą. I to zawsze jest tak, że jednemu się pomoże, a drugi za to ucierpi. Po prostu, no zawsze tak jest. I dlatego żaden z problemów nie jest rozwiązany i te fantastyczne społeczeństwa są coraz gorsze. I tyle. Powstały Stany Zjednoczone 200 lat temu na zasadzie jak najmniej praw. Żeby tylko człowiek do człowieka na ogródek nie wchodził i mu tam nie srał. Jedyna główna zasada. Piękny kraj wolności, do którego imigranci z całego świata dążyli. Minął czas i nagle dzisiaj miasteczka namiotowe, bieda, przestępczość, eskalowanie i tak dalej. A przecież tyle nowych programów socjalnych, tyle wsparcia, tyle pomocy, tyle antydyskryminacji i tak dalej. A więcej jest dyskryminacji, więcej jest dyskryminowania kobiet czarnych, białych dzisiaj akurat bardziej i tak dalej. Przestępstw, terroryzmu, wszystkiego więcej z tych złych rzeczy. To jak to jest? Dlaczego się nie udało rozwiązać problemu zdławiąc kapitalizm? Ja nie znaju. Ja nie wiem. Nie wiem. Dlatego, że był błąd logiczny. Błąd logiczny. Socjalizm to jest błąd logiczny. Tak? Czyli, że ingerując w naturę świata, my znamy wszystkie możliwe rozwiązania i zrobimy lepszy świat. To jest błąd logiczny. Nie mamy takich kompetencji, w związku z czym weźmy to na klatę, że nie wiemy, jak zrobić lepszy świat. Zostawmy więc świat w spokoju i skupmy się tylko na tym, jak zrobić lepsze życie swojej i swojej rodziny. I wtedy świat też sobie poradzi. Także demokracja godzi w godność człowieka. Godzi w prawa człowieka, w prawa jednostki, bo człowiek nie może robić tego, co chce, bo większość zadecydowała, że tak ma być. No i już. Rola polityki, co więcej, zauważa Roland Bader, jest przeszacowana przez media. Czyli ktoś, kto ogląda dużo mediów, myśli, że politycy mają dużo większy wpływ na twoje życie niż mają. Że to od nich zależy, czy ty umrzesz w pandemii, że to od nich zależy, czy ty będziesz milionerem, że to od nich zależy, czy będziesz mieć szczęśliwe, mądre dzieci i tak dalej. Nie. Te wszystkie rzeczy zależą w 99% od ciebie i w 1% od jakichś tam okoliczności, przypadków, genów, sytuacji, powietrza i tak dalej. Ktoś, kto ogląda media, łyka jak pelikan to, ponieważ media żyją z podsycania konfliktów, bo tylko wtedy ludzie chcą to oglądać. Skoro tak jest, no to politycy są świetni w podsycaniu konfliktów. Jeden drugiego nienawidzi, partie ze sobą bojują rzekomo i tak dalej. Wiadomo, że i tak są przyjaciółmi tak naprawdę. No i już, tak to wygląda. Efekt jest tego taki, że ludzie wtedy myślą, że ci politycy to naprawdę wpływają na moje życie. Martwią się tym wtedy bardziej. Znowu nowa ustawa.
Znowu kolejny przepis. Nie wiedząc, że dalej możesz zostać milionerem, dalej masz mieć szczęśliwe dzieci i dalej masz zadbać o swoje zdrowie. Samemu. Bez potrzeby kogoś, kto ci mówi, czy ty masz być w domu, czy masz być na mieście, czy masz coś nosić na twarzy, czy nie. Po prostu se sam zadbasz, bo jesz bio owoce, bio warzywa, uprawiasz sport niewyczynowy i tak dalej. No i tyle w zasadzie. No nie ma tutaj sekretów, nie wiadomo jakich też. Także tam, gdzie nie ma państwa socjalnego, dobroczynność kwitnie. Na przykład w wiktoriańskiej Anglii, daje ten przykład Roland Bader, około 1900 roku nie było żadnej instytucji społecznej, żadnej opieki społecznej, żadnych ZUS-ów, KRUS-ów, SRUS-ów, niczego, a mimo to działało pełno towarzystw dobroczynnych, lokalnych, które sobie nawzajem pomagały. Nikt nie był głodny, nikt nie mieszkał na ulicy. Jak to możliwe? Jak to możliwe? Przecież gdyby wyeliminować opiekę społeczną, to ludzie się zapiją, ci biedni i tak dalej, umrą z głodu, z mrozu. No jakoś nie. Historia pokazuje, że nie. Że wręcz przeciwnie. Że dokładnie wtedy, kiedy nie ma altruizmu społecznego, wraca do normy ten nasz domyślny altruizm, tak? Że wtedy już nie ma instytucji, że o, pijak leży na śniegu, powinni go stąd wywieźć. Nagle nie ma kto go wywozić, więc jestem ja i pijak, tak? I mówię, on leży na śniegu, albo ja coś zrobię, albo on tu umrze. Widzisz, to jest altruizm indywidualny, ten prawdziwy, ten jedyny prawdziwy, bez frazesów, bez sloganów, zwykła ludzka uprzejmość i tyle. Tak proste, tak prawdziwe. I już. Natomiast dobra wiadomość w tym wszystkim jest, że rola polityków jest przeszacowana i że ty masz nadal dużo większy wpływ na swoje życie, niż mogłoby się wydawać. Państwo chce też zniszczyć instytucje rodziny, bo łatwiej wtedy rządzić jednostką, tak, która nie ma żadnych powiązań. No wyobraź sobie taką chińską rodzinę. Rodzice dbają o dzieci najpierw, później dzieci dbają o rodziców. No i trochę trudniej się to kontroluje, więc oni muszą stosować kamery 8K, muszą stosować jakieś komunistyczne przepisy, kombinacje, śledzenie ludzi i tak dalej, no bo te rodziny jednak tam działają. W cywilizacji zachodniej rodziny się pięknie rozpadają, ilość rozwodów rośnie gigantycznie, to wszystko wiąże się z tą kulturą I want everything and I want it now, tak? Czyli chcę wszystkiego, chcę już teraz, także jeżeli się pokłóciłem z mężem, żoną, no to już jest powód do rozwodu, od razu się trzeba wynosić i potem ludzie mają siódmego męża, żonę. No bo każdy problem jest strasznym problemem. Ja nie mówię, że niektóre związki się nie powinny rozpaść, bo niektórzy mają naprawdę straszne problemy, ale niektóre nie. Także skoro ten współczynnik rośnie, to znaczy, że coraz gorzej sobie ludzie radzą z tymi problemami, no nie? Więc państwo ma interes w tym, żeby te rodziny zniszczyć, bo jak dzieci nie będą dbać o swoich rodziców, to ci rodzice będą zależni bardziej od ZUS-u, tak? Jak rodzice nie będą dbać o mądrość swoich dzieci, to te dzieci będą bardziej zależne od państwowej szkoły, w której będzie edukacja o cnotach niewieścich i różnych dziwnych innych rzeczach związanych z propagandą. I tyle, więc instytucja rodziny jest nie na rękę państwu. Ludzie zagubieni, bez bazy w postaci swojej rodziny, w postaci swoich bliskich, żony, męża, przyjaciela i tak dalej, są dużo bardziej skorzy do bycia manipulowanymi, do im dużo łatwiej sprzedać jakieś górnolotne idee, które niczego nie zmieniają na lepsze, ale świetnie się sprzedają i tak dalej. Więc państwo chce zniszczyć rodzinę. To mówił Roland Bader. Wydawałoby się to jakąś teorią spiskową, ale jak zobaczysz państwa Zachodu, porównasz je dzisiaj do państw sprzed 30 lat, to zadziwiająco jest to adekwatne, czyż nie? Że faktycznie te rodziny dużo gorzej ze sobą żyją, dużo więcej jest tych rozpadów i tak dalej. Jak to działa? Jak to działa? Po co się wiązać, powie dzisiaj młodzież? Po co się wiązać? Jakieś kwitki, certyfikaty, dokumenty? Po co mąż, po co żona i tak dalej? Świetny efekt działania państwa socjalistycznego. No bo, no właśnie, no po co, mówi polityk, po co się mają wiązać nadmiernie? Niech się wiążą z państwem, to tu jest ich bezpieczeństwo, to tu jest ich opoka, tu jest ich rozwiązanie. Niech się tam nie wiążą, tam niech mają luźne więzi, najlepiej właśnie też nieformalne, żeby łatwiej było w razie czego je zerwać. I niech tak będzie, to jest dobre, ciekawe. Ciekawe podejście, ciekawe, że Roland Bader zauważył to, ponieważ to nie jest oczywiste. To jest takie bardzo, bardzo tutaj między wierszami w państwach socjalnych, tak? Tego nikt nie mówi wprost. Także zamiast wolności mamy tchórzostwo. Po prostu. A niewola to jest skrajny brak bezpieczeństwa. O tym trzeba pamiętać. No i już. Żeby w dodatku uczynić sytuację ludzi bardziej równą, czyli to, co reklamuje socjalizm, musisz traktować ich nierówno.
To jest oczywiste, tak? Bo jeżeli sytuacja ma być równa, tak? Czyli wszyscy powinni mieć równe wyniki w grze w piłkę, to musisz najpierw traktować ludzi nierówno. Czyli najpierw musisz powiedzieć: Lewandowski, do kąta, teraz nie grasz, musisz biegać w stalowych butach, żeby było ci ciężej, bo Wieczorek wchodzi na boisko, a on jest tak słaby w piłkę, żeby sobie nie dał rady. Więc żeby była równość, żebyśmy mieli równe szanse, tak? Ja kontra Lewandowski, to trzeba potraktować nas nierówno. Czyli ja muszę móc wejść normalnie, a on musi być po 5 butelkach whisky, w stalowych butach i z zawiązanymi oczami. I wtedy być może ja mam z nim szansę i wtedy mamy równe szanse, tak? Na tym polega socjalizm, żeby wyrównać szanse ludziom. Znaczy, szanse tak naprawdę to oni mają równe, bo ja też miałem prawo 20 lat temu zostać piłkarzem. No ale mi się nie chciało, chciało mi się coś innego. Natomiast wyniki, żeby ludzi móc traktować równo, żeby ludzie mieli równe wyniki, trzeba ich traktować nierówno. To jest jedyna możliwość, tak? Trzeba komuś obciąć, komuś zabrać, kogoś zdyskryminować, żeby była równość. Także tak to po prostu działa. I kapitalizm to jest pokojowa konkurencja, tak? Są firmy, biznesy, jest konkurencja, ona jest pokojowa. Czasem nawet mniej, wiadomo, korporacje się tam pozywają o różne rzeczy i tak dalej, ale ostatecznie jednak mali i średni przedsiębiorcy zazwyczaj robią, czy praktycznie zawsze robią pokojową konkurencję. Robią swój biznes, dbają o swoje produkty, chcą zrobić lepiej niż konkurencja, no ale nie wrzucają im koktajlu Mołotowa. Kapitalizm to pokojowa konkurencja, socjalizm to wojna. Socjalizm to nic innego jak wojna. Państwa z obywatelami, czasem państwa z innym państwem jak w 39. Natomiast państwa z obywatelami to cały czas jednej grupy społecznej kontra drugiej grupy społecznej. Socjalizm jest cały czas wojna. Lepszej grupy z gorszą grupą, nierównej grupy z równiejszą grupą i tak dalej. W kapitalizmie korzystają wszyscy, bo jeżeli kapitaliści robią biznesy, zaczyna to iść, zatrudniają więcej ludzi, muszą konkurować o pracownika, więc muszą płacić ludziom więcej. Ci ludzie się bogacą, mają lepiej w życiu, więc kapitalizm wzbogaca całe społeczeństwo. Socjalizm biednieje przez socjalizm całe społeczeństwo, tak? Bo trzeba znowu zabierać tamtym, oni tracą motywację do ciężkiej pracy, do zatrudniania ludzi, dać darmozjadom za free, którzy wcale nie są przez to zmotywowani do pracy, ich problemy też się nie rozwiązują i całe społeczeństwo ubożeje i świat zmienia się w Koreę. I nagle się okazuje, że naprawdę ta cywilizacja upada. Ona upada. Czy ona upadnie? Tutaj Roland Bader mówi: nie siejmy defetyzmu. Ja to wszystko napisałem po to, żeby dać nam do myślenia, że sytuacja może nie jest kolorowa, ale ta świadomość powoduje, że ona się może odwrócić. Zawsze odwrócić może się wszystko. I dlatego nagrywam też takie odcinki, bo wierzę, że może się wszystko zawsze odwrócić. Dlatego kapitalizm, wniosek kapitalistyczny Rolanda jest taki: globalizacja gospodarcza, jak najbardziej. Powinny państwa być od siebie gospodarczo zależne, powinny iść do złożenia jednego komputera, to, że sprzęt idzie z 36 państw, to jest świetne, to jest bardzo dobre. Dzięki temu te państwa pokojowo ze sobą konkurują. Natomiast globalizacja polityczna nigdy. Ronald Bader był wrogiem Unii Europejskiej, wrogiem jakichś szczytów G20, takiej współpracy politycznej narodów, bo mówi, że to się prędzej czy później kończy źle, dziwnymi ustawami, dziwnymi regulacjami. On nie przewidział, że nadejdzie taki nazizm w postaci jakichś certyfikatów chorobowych w 2021 roku, że tak zgodnie tak wiele państw zacznie wymyślać, jak ludzi można dyskryminować. Tego nie przewidział, że aż taką stronę to pójdzie, ale pewnie też by się aż tak nie zdziwił, bo jednak tak to działa. Polityczna unia zawsze rodzi problemy. Gospodarcza unia, w sensie gospodarka globalistyczna, jak najbardziej w porządku i to działa. Kupcy to jest prawdziwy łącznik cywilizacji. To mówił Roland Bader. Nie politycy, którzy jeżdżą, przytulają się łokciami i mówią, uśmiechając się do zdjęcia, że teraz wspaniała współpraca między narodami. Nie, to kupcy. Zawsze kupcy w przeszłości, podróżując po krajach i krainach, jakoś się dogadywali. Zobacz, byli kupcy arabscy, którzy przywozili przyprawy i sprzedawali chrześcijanom. Kupcy chrześcijańscy, którzy przywozili do nich coś innego, soczewice na przykład, i hodowali tam. I wszystko było dobrze. A potem była inkwizycja, tak? Czyli politycy chrześcijańscy, którzy stwierdzili: zabijmy ich. Teraz są politycy arabscy, którzy mówią: zabijmy tamtych. Zawsze jak to zaczyna być polityczne, takie ideologiczne, zamiast po prostu kapitalistyczne i gospodarcze, robmy hajsy już, to zaczynają się problemy, zaczyna się przemoc, zaczyna się po prostu głupota. I tyle. A gospodarka, kupiec nie ma żadnego interesu, żeby powiedzieć: słuchajcie, nie lubię gejów, brzydzę się gejami.
Po co kupiec miałby to mówić? Żeby przestali kupować jego szafran z homoseksualiści, których jest powiedzmy 5% w społeczeństwie? Słyszeliście, tamten kupiec nas nie lubi. Nie będziemy od niego kupować. Bojkot. No i co? Więc kupiec tak nie zrobi, a przez to, że tak nie zrobi, nawet mu się tak nie opłaca, to nawet jeżeli go nie przekonuje, że tak powiem, estetyka homoseksualizmu, to on z czasem sam siebie przekona, że to nie jest dla niego żaden problem. Bo i nie będzie to dla niego żaden problem. Więc paradoksalnie dla osób homoseksualnych będzie to lepsze, że jest kupiec zamiast polityka, który rzekomo chce walczyć o ich prawa. Rzekomo. A tak naprawdę jeszcze bardziej zniechęca do tego. Także niektórzy się boją kapitalizmu dlatego, że nie ma w nim wymówek dla własnej gnuśności, dla niechęci do pracy, dla darmozjactwa i tak dalej. Tak jak jest kapitalizm, szanse są równe, no to albo robisz biznesy, albo zatrudniasz się w fajnych firmach i albo pracujesz z pasją, albo marnujesz czas, pracujesz gdzieś, gdzie tego nienawidzisz. Ale nie można wtedy zwalić tego na polityków, na rząd, na świat. Albo zarabiasz dobre pieniądze, albo słabe. No ale nie można tego zwalić na świat, szkołę i tak dalej, tylko na to ewentualnie, że ty się nie wyszkoliłeś, nie poczytałeś książek, takich jak na przykład 48-godzinna doba z wydawnictwa eksperty.com.pl. W każdym razie, no więc kapitalizm nie znosi wymówek. Dlatego też socjaliści nie lubią kapitalizmu, bo socjalizm daje takie fajne wymówki. Tak, ja nie dałem rady, bo jestem kobietą, dyskryminowali mnie. Jestem gejem na przykład, dyskryminowali mnie. Jestem czarny, dyskryminowali. Powiedziałem, że lubię tam, nie wiem, Allaha, dyskryminowali. I tak dalej. Jestem nieekologiczny, dyskryminują. Albo ekologiczny. No i różne tam historie, wymówki straszne, a podatki za duże, a to za tamto, a tacy źli i tak dalej. Zawsze jest wymówka. A kapitalizm nie daje wymówek, dlatego tak łatwo się go tępi, tak fajnie. Kolejna rzecz to edukacja. Roland Bader mówi, jak to jest w ogóle pojęte, że oddaliśmy mądrość naszych dzieci, to czy one będą kumate, nie kumate, to co one będą uważać o świecie, oddaliśmy to państwu, w postaci państwowej edukacji, wiedząc, że państwo jest źródłem przemocy, jest naszym wrogiem. Po prostu. Jest wrogiem, ma monopol na przemoc i odpowiada za większość klęsk humanitarnych w historii świata. A my im mówimy, to macie jeszcze nasze dzieci. Powiedzcie im, jak mądrze żyć. Niepojęte to jest dla Rolanda Badera, że tak może wyglądać edukacja. Więc znowu, państwo socjalne jest dalekie od świata pracy, tak? Bo socjalizm polega na urzędasach, na administracji i tak dalej, no i wspieraniu nierobów. W związku z czym państwo socjalne w ten sposób myśli, tak można by tutaj to spersonifikować, i tego uczy dzieci. Dlatego te dzieci, chodząc do tych szkół, uczą się, jak być darmozjadami, tak? Jak nie mieć własnej inicjatywy, jak pracować tylko u kogoś, ale tylko dla pieniędzy, tylko na powierzchni się utrzymywać, nie szukać pracy z pasją, nie uczyć się przedsiębiorczości i tak dalej. Cała szkoła przecież mówi, jak znaleźć dobrą pracę. Dobrą znaczy w dodatku dobrze płatną. Nikt nie mówi o pracy przyjemnej, fajnej, nikt też nie mówi już tym bardziej o przedsiębiorczości. Są lekcje przedsiębiorczości czasem w niektórych szkołach prowadzone przez ludzi, którzy nigdy nie mieli swojej firmy. Tak jak na Uniwersytecie Ekonomicznym ponad 90% wykładowców nigdy nie miała swojego biznesu. Ale oni wiedzą, oni czytali o ekonomii coś tam. Także jest to wszystko dziwaczne i dlatego też edukacja szkolna nie pomaga w życiu, a wręcz szkodzi w takiej formie, ponieważ jest daleka od życia realnego. Realne życie to jest, jak zatrudniać ludzi, albo jak się u kogoś zatrudnić, jak przejść rozmowę o pracę w takim razie, albo jak zarządzać zespołem, jak zarządzać sobą w czasie, jeżeli jest tyle rzeczy do ogarnięcia, a doba się nie wydłużyła. Chyba, że 48-godzinną masz, to wtedy. Ale te wszystkie rzeczy, z których nic prawie nie ma w szkole, jak tworzyć związki i tak dalej, jak się dogadywać z przyjaciółmi, nie ma tych wszystkich rzeczy w szkole. Szkoła tylko liznęła te bazowe tematy, po czym poświęcała wiele lat na uczenie jakichś rzeczy, które są dalekie od rynku pracy, bo są bliskie socjalizmowi, tak? Czyli siedzimy, myślimy, jesteśmy intelektualistami, zastanówmy się nad tym, przemyślmy tamto, rozważmy to. I tak siedzą, rozważają, myślą i potem to widać, jak powstają takie startupy. I te startupy nie dziwi mnie, że jeden na tysiąc tylko wychodzi, no bo oni tam siedzą i myślą. Oni siedzą, myślą, oni by zrobili rewolucję, wydają na start milion pozyskany od venture capital, ale pracować nie ma komu. Zakasać rękawów i zapierdzielać. To nie ma komu. Szukać prawdziwych rozwiązań, a nie jakieś tam dyskusje. Dyskusje musimy zadbać o to, żeby mieć w biurze fotel w kształcie piłki.
bo to wtedy się będzie wygodnie siedzieć i może mądrzejsze myśli nam przyjdą. Trzy fakultety, a facet, który jest stolarzem, zarabia trzy razy więcej niż oni. I co? Dlatego, że on jest bliżej życia realnego, a oni są w chmurach. Ich nie ma na ziemi. Oni są tak duchowo rozwinięci, że aż niedorozwinięci. Tak to po prostu działa. Więc efekt tej edukacji szkolnej to jest, że przybywa super wykształconych, nieradzących sobie z życiem, bezradnych intelektualistów. Czyż nie tak? Siedzą ludzie i się zamartwiają, że jest głód w Angolii. Zamiast rozwiązać swój problem, zadbać o swój biznes, to on teraz popełni samobójstwo, bo głód w Angolii jest. No, to jest właśnie przeintelektualizowanie życia. Zarób miliony, zarób 100 milionów. Jeden weź dla siebie, kup se fajne auto i dom, a 99 wyślij do Angolii. Problem masz rozwiązany. Dużo mniej głodu będzie w Angolii. Albo zrób firmę w Angolii, zatrudnij tam ludzi, będą zarabiać więcej, będą eksportować swoje dobra, to będą mniej głodni. Takie proste rozwiązania. Nie, to nie może być takie proste. Tu musi być jakiś haczyk, że może trzeba jakąś regulację nową wprowadzić, nowy podatek na ludzi z Angolii i cudawianki. No niestety nie. Także szkoła, jak mówi Roland Bader, to jest porywanie dzieci i przymusowa indoktrynacja. To jest porywanie, tak? Bo masz obowiązek szkolny. Spróbuj nie dać dzieci do szkoły. Oczywiście to jest akurat duży plus, że my żyjemy w państwie polskim. W każdej z tych dziedzin, o których się tutaj mówi, rozbijanie rodziny, system szkolny, indoktrynacja, podatki, w każdej są luki dzięki temu, że to jest Polska. Tak, czyli jest obowiązek szkolny, owszem, ale po pierwsze, możesz wziąć dzieci ze szkoły i robić edukację domową i gra. Możesz też ten obowiązek szkolny zapewnić poprzez dobrą szkołę prywatną. Na szczęście dzięki kapitalizmowi w Polsce takich szkół przybywa. Jest coraz więcej dobrych szkół, gdzie nie ma indoktrynacji, nie ma jakichś głupot, tylko jest dużo praktycznych, fajnych rzeczy i szanowanie dziecka jako człowieka. Bez krzyczenia na niego, bez torturowania go mentalnego, bez znęcania się psychicznego. Bo co to w ogóle za pomysł, żeby obcy facet zwany nauczycielem krzyczał na dziecko? Co za pomysł jest? A w klasycznej szkole to się jeszcze ciągle dzieje. Przecież jakbyś szedł ulicą i ktoś by zaczął na ciebie krzyczeć obcy i wyzywać od idiotów, jesteś głupi i tak dalej, no to co? To w najlepszym wypadku go zignorujesz, a jest szansa, że pozbawisz go dwóch zębów nawet. No to małe dziecko, które jest bezbronne i nie wie jeszcze, jak działa świat, no jakbyśmy my wiedzieli, tylko socjaliści wiedzą tak naprawdę, jak działa świat. Natomiast małe dziecko, no to tym bardziej jeszcze niewiele przeżyło i nagle taka rzeczywistość, że obcy człowiek może na niej krzyczeć, torturować, szantażować jedynką, testem, egzaminem i tak dalej, jednocześnie nie dając żadnej motywacji, bo to dziecko nie wie, czemu ono się uczy o tym, że ameba ma niby nóżki, bo nie widzi tam żadnego jakiegoś realnego zastosowania, nauczyciel też nie widzi, no i tyle, no. Także szkoła to porywanie dzieci, edukacja szkolna prowadzi do zabicia przedsiębiorczości, a przedsiębiorczość to jest wolność. Tak to działa. Ekologia to kolejna rzecz, o której mówił Roland Bader, to jest ciekawy temat. Ekologia mówi, że to znowu jest oszustwo, bo oszustwo ekologiczne polega na tym, że utrzymanie państwa socjalnego wymaga mega zasobów. Tak, no bo administracja i tak dalej, te wszystkie różne dziwne zasady, certyfikaty, papierki, rejestracje na samochodach, kwity, akty notarialne, tysiące, miliony różnych rzeczy, materiałów, które niczego nie dadzą tak naprawdę, nie zmieniają świata na lepsze, a są nieekologiczne. Więc państwo socjalne z definicji jest nieekologiczne. A mówi i jawi się jako wielki bojownik o ekologię światową. I tu jest świetne pole do popisu, tak? Bo znowu, my nie wiemy, i tu Roland Bader mówi pokornie, my jako ludzie nie wiemy, jak powinno wyglądać lepsze rozwiązanie. To nie jest tak, że se ktoś przyjdzie i powie, auta elektryczne rozwiążą problem, my już rozkminiliśmy wszystko. Czyli w świecie, w którym dalej, tak jak mówiłem, my dalej nie wiemy, czy jakaś choroba jest bardziej genetyczna, czy bardziej nie. Jak genetyczna, to dlaczego teraz jest epidemia raka, a kiedyś jej nie było? Nie wiemy. Dalej nie wiemy, czemu...
niektórzy by się domyślają, ale powiedzmy, że nauka, przynajmniej ta oficjalna, farmaceutyczna, można by powiedzieć, dalej nie wie, czemu w krajach takich jak Szwecja, gdzie ludzie mają gdzieś jakieś tam dystanse, maski, tam jest bezpieczniej pod kątami pandemicznymi niż w Izraelach, gdzie wszyscy maski, szczepienia i tak dalej. No to nie wiemy bazowych rzeczy i nagle my mamy wiedzieć, jak ocalić świat przed katastrofą klimatyczną. No nieźle, brawo. Więc jest to świetne pole do wynaturzeń, do manipulacji, do zarabiania milionów. W jaki sposób? No choćby właśnie na tych certyfikatach różnych energetycznych. W postaci tego, że trzeba obowiązkowo zmienić piec, trzeba zmienić źródło utrzymania. Nagle widać wtedy, jakim jesteśmy niewolnikami. Powiedzą nam, zamknijcie kopalnię, będziecie teraz brać energię z źródeł odnawialnych. A my na to, ale my nie mamy źródeł odnawialnych, mamy tylko kopalnię. A oni mówią, wiemy, no to chodzi. Zamkniecie kopalnię, będziecie musieć brać od nas. A my na to, ale przecież, czy to na pewno jest ekologiczne? Przecież jak źródła odnawialne nie produkują tyle, ile trzeba, zimą na przykład słońca, to wtedy i tak się odpala węgiel i kopalnie. Ale wtedy już nie nasz, tylko wasz niemiecki. Nieważne, spokojnie. Ale czy to na pewno jest ekologiczne? Dlaczego Chiny produkują coraz więcej węgla i tak dalej, jeśli to oni, a nie jakiś kraj mały, 38-milionowy tutaj jest głównym śmiecicielem? Oj, nieważne. No ale kochani, ale dlaczego tutaj dbamy tak o to, że musimy wszystko sortować, że to jest takie najważniejsze, szantażujemy ludzi, kiedy Polak przeciętny zużywa 300 kg plastiku rocznie, a Niemiec 600. To nie chodzi o to, żeby Niemcy zastosowali bardziej minimalizm, przestali tyle konsumować niepotrzebnie. Może Polacy nic tak naprawdę na ten moment by nie musieli robić w tym temacie plastiku, bo już są dobrzy na tle całej Europy. Oj, nieważne, keine problem, my sobie tu spokojnie, macie tu regulacje, pałcie się. I tak to po prostu wygląda. Więc ekologia to jest coś, że my uważamy, że już rozkminiliśmy w całości problem, tak? My już wiemy, jak działa katastrofa klimatyczna rzekoma. My dosłownie, identycznie wiemy, co będzie dokładnie, w którym momencie, o ile Ziemia się może ocieplić, ozimnić. Wszystko wiemy, po prostu jesteśmy tacy mądrzy. Z pandemią nie umiemy sobie dać rady i to, co by było, gdyby przyszła jakaś dżuma, nie? A nie jakaś tam choróbka jak ostatnio. Więc z tym sobie nie dajemy rady i widać, jakie niedorzeczne są wtedy działania na całym świecie. Głupie, nie pozbawione jakichkolwiek logiki, mądrości. Jakby tylko ludziom zrobić lockdown fast foodów i powiedzieć, że każdy do lasu codziennie przez godzinę ma się stawić, jak już ktoś lubi socjalizm, czyli zmuszanie ludzi, to niech zmusza do tego. Nagle by się okazało, że pandemia ludziom nie straszna, bo nie byłoby chorób towarzyszących, od których się umiera. No ale tak tam widzisz, nie radzimy sobie z tym. Nagle my uratujemy całą Ziemię. Wydaje mi się, że co jeżeli Ziemia nie potrzebuje ratunku? Ona się sama uratuje. Znaczy, być może my tego nie przeżyjemy, ale Ziemia sobie chyba prędzej da radę niż my. Natomiast my chcemy ją ratować. Jakaś grupka typów w Brukseli, oni wiedzą. Oni wiedzą jak. Ci sami, co sobie nie radzą z kryzysami gospodarczymi, prowokują kolejne. Ci sami, którzy sobie nie poradzili z pandemią ani trochę. Ci sami, którzy sobie z niczym nie radzą. Nie radzą sobie z terroryzmem, z bezpieczeństwem. Wszystkie kraje europejskie są coraz gorsze. I oni sobie z tymi rzeczami nie radzą, ale świat to ocalą. Normalnie Iron Many, Marvel Super Hero, Angela Merkel rusza na białym koniu i ocali świat. Bo ona wie, certyfikat energetyczny to będzie to, co spowoduje, że jutro nie będzie apokalipsy. Zaczynam wątpić, czy oni naprawdę wiedzą. Są rzeczy, które są proste i oczywiste, tak? Filtr do wody zamiast dziennie jednej, dwóch butelek plastikowych. To jest takie przyziemne, proste i kapitalistyczne jednocześnie, bo bardziej mi się to opłaca, jest tańsze. Raz wybulisz parę stów na filtr i już nie wybulisz kilku tysięcy rocznie na wodę. Nie musisz też chodzić do śmietnika, wrzucać, sortować. Masz to u siebie w domu, z kranu ci leci. Proste rozwiązanie, oszczędzasz tony plastiku. Ale nie, certyfikacik, jakieś zagmatwane szkolenie, czyste powietrze, a tu, a tamto, przepływ miliardów dosłownie z jednych instytucji do drugich, eliminacja całych branż, całych państw tak naprawdę, uzależnianie od innych. Grubymi nićmi szyta intryga, przyjacielu. Grubymi nićmi szyta. I znowu się okazuje to, co zawsze, czyli jednostkowa ekologia, tak? Czyli to, że ja sobie tutaj zadbam o swoje podwórko, żeby tu nie robić syfu, to znowu zadziała. A ta społeczna, ta magiczna ekologia, szczyty G20, no to tam zawsze jakieś dziwne rzeczy, machlojki, wcale nie jest lepiej później. Wcale nie ma rozwiązania.
No i już. Czy wiesz, że ocieplenie klimatyczne, jeżeli już jest wynikiem jakichś gazów cieplarnianych, to bardziej metanu niż CO2? A czy wiesz, że głównym źródłem metanu jest hodowla zwierząt na mięso? W nawiasie, nie chcemy ocieplenia? Przestańmy jeść mięso. To jest indywidualna decyzja każdego człowieka. Dbasz o klimat? Przestań jeść mięso. A nie jakaś ustawa o tym, że certyfikat energetyczny, zamknięcie kopalni, różne dziwne, krzywe rzeczy, niezwiązane do końca ani z logiką, ani z nauką, a dużo bardziej chyba z polityką. Także i potem znowu ludzie mniej chcą dbać o ekologię, bo czują, że już zadbali, tak? Bo państwo zrobiło jakieś zasady, warunki wprowadziło, no to my już jesteśmy zadbani w tym temacie, to nie musimy dbać indywidualnie o rzeczy dużo bardziej przyziemne, dużo prostsze do wdrożenia. I tyle. Także tak to działa. I on mówi tutaj, Roland Bader mówi, że ci dobroczyńcy tacy, którzy chcą siłą zmieniać świat, to jest jedna z trzech grup ludzi tylko zawsze. Grupa A to są utopiści. Tacy, którzy właśnie myślą, że ogarnęli cały świat, że oni już wiedzą, jak powinien wyglądać raj na ziemi. Grupa B to są politycy, którzy zarabiają na tej ekologii, tak? Robią deale, zarabiają na tym, robią interesy i tak dalej. I grupa C to są nieudolni intelektualiści, czyli ludzi, których genialnych idei nikt nie potrzebuje, nie? To są ludzie, którzy potrzebują tylko tworzyć teorie, opowiadają sobie, jak będzie wyglądać, że powinno się robić tak, nie powinno się robić tak, bogaci nie powinni być tak bogaci i tak dalej. Czyli taka grupa przeintelektualizowanych ludzi, którzy nie zajmują się życiem tu i teraz, dbaniem o lepsze dziś i lepsze jutro dla siebie i swojej rodziny, tylko zajmują się farmazonami, tak? Tworzeniem ideologii, teorii, opowieści. I oni mają taką potrzebę wtedy, żeby tego typu ekologię wdrażać siłą. I już, także temat jest skomplikowany, a tak naprawdę dużo prościej by było, gdyby znów każdy zadbał o to, żeby generować mniej syfu. Takie proste, takie łatwe i dużo bardziej skuteczne, dużo mniej rujnujące planetę, bo się może jeszcze okazać, że ta scentralizowana ekologia zrujnuje planetę do reszty. Także tyle. Co ciekawe, w 2007 roku Roland Bader powiedział, że ekohisteria zaowocuje głównie miliardami nowych podatków i dalszą redystrybucją. 2007 rok. No i co? Widzimy to już dzisiaj jak na dłoni. Roland Bader nie przepada też za teoretykami, za ludźmi, za intelektualistami jajogłowymi, którzy też pracują w mediach i tak dalej, czyli ludźmi, którzy nie mają związku z realnym życiem, z produkcją czegoś, z usługami, z tworzeniem wartości, tylko żyją tak naprawdę z teoretyzowania, z farmazonów, z wymyślania modelu na lepszy świat i tak dalej. Nie zajmują się ani pracą, ani przedsiębiorczością klasyczną, zatrudnianiem ludzi, produkcją. I ci ludzie świetnie znajdują się w mediach, tak? Bo właśnie media się tym zajmują, tak? Czyli weźmy zupełnie nieznany fakt, że jakiś polityk coś tam przegłosował, albo że komuś przydarzyła się tragedia rodzinna, ale ciebie to w ogóle nie dotyczy, i rozdmuchajmy ten fakt tak, żeby cały kraj wielomilionowy tylko o tym dyskutował, mimo że nie jest to dla nich istotne. No i już, tym się właśnie zajmują ci jajogłowi. Sfrustrowani tym, że rzemieślnicy i prymitywni przedsiębiorcy radzą sobie lepiej. Dlatego ich atakują, tak? Dlatego go wkurza to, że on, czemu ja mam dwa fakultety, jestem tak wyedukowany, tak? Tak jestem i naprawdę facet przychodzi, fugi robi i dużo lepsze hajsy robi. I potem siedzi ten gość z trzema fakultetami na etacie za 3000, a w tym czasie facet klepie, balkon buduje albo kafelkuje i miesięcznie zarabia 15. Jak to jest możliwe? No tak, że jeden z nich trzyma się rzeczywistości, życia realnego, a drugi trzyma się fikcji, idei, intelektualnego tworu, tak? Że świat potrzebuje ludzi gadających, opowiadających, tworzących teorie, think tanków, startupów, gdzie się ludzie tam spotykają przy latte i dyskutują. Nie, świat potrzebuje produkcji, usług, świat potrzebuje wartości rozwiązywania problemów konsumentów. Tego potrzebuje świat, a nie tam farmazonów. Te wszystkie farmazony przestaną działać w tym momencie, bo jak się każdy weźmie za robotę, to nikomu się nie będzie chciało naparzać, wysyłać dzieci na wojnę i tracić czasu na pierdoły po prostu. Każdy się zajmie swoim podwórkiem, a nie będzie nikogo na ulicy pouczał o brak maseczki albo za ładny samochód.
Także tak to po prostu działa. Dobrze przeżywać dzień powszedni. To jest prawdziwe zadanie według Rolanda Badera. To jest tak proste. Ja mam nawet wrażenie, że gdyby ludzie to skumali, to byłoby dużo mniej depresji, samobójstw, chorób psychicznych. Bo zauważ to, i to jest mega głębokie teraz, ale nie mojego autorstwa, także nie przeceniajmy mnie, to Roland Bader. A ja tylko do tego dodaję swoją refleksję, że zauważ to. Opcja A, życie proste, tak? Mogę sobie żyć normalnie, nikt mi tu nie ładuje podatkami, robię swoją firmę, mogę zarabiać, mogę zatrudniać ludzi, dbam o swoje zdrowie, mam fajną rodzinę i tyle. Kontra opcja B. Tu mi mówią, że rodzina jest zła, to spróbuję bez, no ale jakoś się nie umiem odnaleźć, nie mam przyjaciół, bo mi mówią, że powinienem być oportunistą w korporacjach, także te relacje są coraz gorsze. Tu mam komuś pomagać, ale ja nie wiem komu, bo jest podatki coraz większe, więc ja czuję tylko ból tego pomagania, a nie widzę, komu to realnie pomogło. Tu mnie straszą końcem świata klimatycznym, tu mnie straszą ruskimi, tu mnie straszą Arabami, tu mnie straszą pandemiami. Ogólnie ciągle strach, stres przy braku tej bazy w postaci rodziny, oparcia w kimś, w czymś, w Bogu, w przekonaniu, że coś jest większego od nas. No i teraz zobacz takie dwie osoby, tak? Pierwsza, proste życie, życie dobrym dniem powszednim. Zadbać o to, żeby mi było dobrze, żeby dzieciom było dobrze, żeby pomóc sąsiadowi. Prosty dzień powszedni. Życie dniem powszednim. Kontra ideologia. Ja chcę zmienić świat, spowodować, żeby nie było głodu, uratować planetę. I te wszystkie zadania, które są niemożliwe, problemy do rozwiązania, których na pewno nie rozwiążesz i których częściowo pewnie nawet nie ma. A może w dodatku same by się rozwiązały, gdybyśmy się skupili na swojej robocie. Osoba B ma dużo większe, moim zdaniem, szanse na to, że dostanie schizofrenii po prostu. Ciągłe problemy, ciągły lęk, ciągłe straszenie. Tu mnie zabije to, tu tamto, tu siam, to tu sram to. Cały czas problemy większe niż ja, tak? Ja się mam martwić tym, że nie ma pokoju na świecie. Ja się mam martwić głodem w Angolii, ja się mam martwić wojną w Syrii i mam się też martwić ociepleniem klimatycznym. To jest wszystko większe ode mnie, zbyt duże, to jest przerażające. Można dostać depresji, można kupić sznura. Natomiast myśleć o swoim biznesie, o swojej firmie, tak, od rana myślę o swojej firmie, o tym, żeby zwiększać biznes, żeby znaleźć nowych klientów, tylko o tym, egoistycznie, kapitalistycznie, o tym, żeby moja rodzina miała się świetnie, żeby chodziły do dobrej szkoły dzieciaki, a nie do państwowej jakiejś tam ideologicznej, dziwnej, tylko to mnie obchodzi, egoistycznie, kapitalistycznie. Nagle się okazuje, że ma wtedy szczęśliwe życie, dużo większe poczucie pokoju. Dużo mniej socjalizmu w sobie, dużo więcej też pomagam ludziom, ale tak naprawdę, nie daję jakieś tam farmazony, tylko naprawdę są różne inicjatywy, które podejmuję. Nie potrzebuję o nich specjalnie gadać, bo i po co robię i tyle, bo to jest takie naturalne wtedy. To jest naturalna potrzeba człowieka, żeby wspierać tych, którzy są blisko. Tak działa psychologia, a nie jakieś wynaturzenia. Więc widzisz, takie proste zasady, które tak naprawdę rozwiązują większość problemów. Dlatego cytat. Zwykli ludzie, którzy zajmują się handlem, produkcją, usługami, nigdy nie wywoływali wojen. Nie marzyli o lepszym człowieku i społeczeństwie idealnym. To intelektualiści wymyślają te wszystkie rzeczy. Widzisz? Zwykły człowiek dba o siebie, swoje dzieci. On nie potrzebuje wojny, nie potrzebuje ocieplenia klimatycznego ani zwalczania go siłą. Nie potrzebuje idealnego społeczeństwa i doskonałego człowieka. Nie potrzebuje braku gejów, Żydów, kobiet i tak dalej. On tego nie potrzebuje do szczęścia. On potrzebuje siebie, swoją rodzinę i swój biznes. On tylko tego potrzebuje, a cała reszta rozwiązuje się sama, bo wtedy nagle już nie mam potrzeby robienia syfu na osiedlu, tak, więc jestem bardziej ekologiczny. Nie mam potrzeby życia źle z bliskimi, więc im pomagam. Nie mam potrzeby bycia wkurzającym dla klientów, więc nie będę dyskryminować kobiet, gejów, lesbijek, nie wiem, czarnych i tak dalej, bo nie mam w tym żadnego interesu. Po co? No bez sensu. Nie tylko nie mam takiej potrzeby, ale nawet interesu w tym nie ma żadnego. I ile tych problemów by się rozwiązało? I to jest właśnie socjalizm, tak? Czyli bohaterskie rozwiązywanie problemów, które najpierw trzeba samemu stworzyć. Tak to działa.
I tutaj też pokazuje Roland Bader, jaka jest lingwistyka manipulacji, jak słowami się nas manipuluje. Ostatnio to w ogóle był hit, jak wchodzi nowy ład, tak? I najpierw powiedzieli, że będzie dodatkowe 9% dla jednoosobowej działalności składki zdrowotnej. W ogóle to, że to się nazywa składka, to już jest manipulacja, tak? To jest kradzież. Składka zdrowotna by oznaczała, że będziemy bardziej zadbani, nasze zdrowie będzie bardziej zadbane, ten, kto taką składkę dodatkowo płaci. Czyli, że przedsiębiorcy na JDG w porównaniu do ludzi ze spółek będą mieć lepszą opiekę zdrowotną, premium, no bo płacą więcej. Oczywiście tak nie będzie. Nikt nie będzie miał lepiej tak naprawdę. I to jest oczywiste. Więc już pomijając to, ale zrobili taki myk, że powiedzieli 9%, ludzie się oburzyli i obniżyli na 5% i przedstawili to, czy tam 4-9%, i przedstawili to jako korzyść. Rozumiesz to? Zrobili to, że nowy ład to nowe korzyści, bo tylko 4-9%, że składka zdrowotna planowana z 9% będzie jednak wynosiła 5. No co to za akcja? To mi zawsze przypomina taki serial, który raz widziałem kiedyś, jak miałem lat chyba z 12, że wchodzi facet kobieta wchodzi do domu, a tam jej mąż na sąsiadce, oczywiście nago, i on schodzi z tej sąsiadki, kobieta przerażona, co tu się dzieje, wkurzona, zaczyna krzyczeć, a on mówi: kochanie, ja cię nie zdradziłem, czy ty wierzysz swoim oczom, czy moim słowom? I mam wrażenie, że tak dokładnie działa socjalizm. Przychodzą ci, kłamią w żywe oczy i się zastanawiają, czy ty wierzysz swoim oczom, czy ich słowom. I potem człowiek ogląda telewizję, trup ściele się gęsto, tak? Ludzie umierają, po prostu śmiertelne choroby. A jak ty byś nie miał telewizora i dostępu do mediów, bo ci by wyłączyli internet na tydzień, to byś nie zobaczył takiej choroby, żebyś ty się nie dowiedział nawet, że jakaś nowa fala jest. Nie dowiedziałbyś się o tym. Po prostu nie zauważyłbyś. Widzisz, w średniowieczu, jak była epidemia dżumy, to każdy zauważył. A teraz? Pierwszą falę to pewnie byśmy zauważyli, ale to było rok temu, tak? A teraz to mam wrażenie, że ktoś mnie tu próbuje przekonać do tego, że coś jest. Także lingwistyka manipulacji. Coś jest naprawdę zniewoleniem młodych mężczyzn, teraz się nazywa służbą wojskową. Nazywajmy to wprost, zniewolenie młodych mężczyzn, tak? To nie jest służba wojskowa, żadna służba, to jest zniewalanie ludzi. I tyle, zabieranie ich na rok, dwa do domu, jeszcze ryzykowanie ich życiem i zdrowiem w imię jakichś górnolotnych idei, które ostatecznie i tak oznaczają czyjeś polityczne interesy jakiegoś gościa, który w dodatku sam nigdy karabinu do ręki nie weźmie. Lingwistyka manipulacji. Kolejna rzecz, kradzież. Kradzież to teraz redystrybucja, podatek, opłata, składka, świadczenie. To wszystko jest kradzież. I tak należy patrzeć na rzeczywistość, na wypowiedzi polityków i tak dalej. Marnotrawstwo pieniędzy to teraz pomoc, wsparcie, promocja zdrowia i tak dalej. Polityczne egzekwowanie interesów, czyli robienie polityki siłą, to teraz się nazywa prawo, tak? Czyli ktoś ma jakieś interesy, tak, żeby Niemcy mają taki interes, żeby Polska była od nich zależna energetycznie, no to teraz to się nazwie prawem unijnym, tak? Takie jest prawo, trzeba mieć certyfikat, zamknąć kopalni i tak dalej. Ale oczywiście to się odbywa w każdym miejscu. Ubezwłasnowolnienie dzieci i ich rodziców co do ich edukacji nazywa się obowiązkiem szkolnym. Konfucjusz powiedział w sprawie tej lingwistyki: kiedy słowa tracą znaczenie, narody tracą wolność. Najlepszą metodą manipulacji politycznej jest używanie słów, które są nieadekwatne, kłamliwe, bzdurne, niedorzeczne, zamiast nazywać rzeczy po imieniu. I oczywiście, ty państwa może nie zmienisz, ale możesz zmienić swoje postrzeganie rzeczywistości. Czy czytając jakikolwiek artykuł, słuchając jakiegoś polityka, nie tylko polityka, ale również działacza jakiegoś, tłumacz sobie te słowa na prawdę, tak? Czyli, dobra, on mówi, ważne jest walczyć za ojczyznę. Nie. Czyli on mówi, że należy zostać niewolnikiem swojego władcy i oddać za niego życie. Bo to nie ma walki za ojczyznę w tych czasach. W tych czasach to można, kiedyś może, ale teraz to można co najwyżej walczyć za polityka, swojego władcę i pana. I tak to nazywajmy. Nazywajmy rzeczy po imieniu. On mówi: socjalizm, pomagajmy innym. Aha, czyli kradzież. Chcecie zabrać moje pieniądze i dać komuś, kto albo nawet nie potrzebuje pomocy, albo jej nie oczekuje, albo ta pomoc i tak będzie zmarnowana, bo będzie zrobiona nieproduktywnie, bo każda pomoc, która nie jest kapitalizmem, jest nieproduktywna. No już prawie każda, która nie jest dobrowolna w ogóle. Także i robiona przez urzędników, którzy nie są przecież specami od pomocy, tak? Czy oni się zajmowali, prowadzili 12 fundacji w życiu, że są specami od efektywnego altruizmu? Nie. Także
Pamiętajmy słowa Konfucjusza. Kiedy słowa tracą znaczenie, narody tracą wolność. No i mania antydyskryminacji, zmierzając powoli do końca, czyli wmawia się ludziom w społeczeństwie, że wszyscy są strasznie dyskryminowani. Czyli jest jakiś koleś w Stanach, który jest notowanym przestępcą, narkomanem i pod wpływem narkotyków generuje problemy, no i policjant popełni błąd i go zadusi. I oczywiście jest to błąd policjanta, policjant powinien zostać skazany na karę więzienia, nie tylko utracić zawód i tak dalej. I wtedy się zaczyna ruch Black Lives Matter, tak? Czyli czarne życie się liczy. Nikt nie spojrzy na logikę. Po pierwsze, logika jest taka, że policjant też miał jakieś swoje pobudki, tak? Czyli był w stresie, facet pod wpływem narkotyków, notowany przestępca, którego on znał, znów generował jakieś problemy, więc był zestresowany. Poza tym wszyscy go nagrywali. Sytuacja publiczna, więc mógł nie dostosować siły. Ja absolutnie nie usprawiedliwiam przekroczenia obowiązków, które owocowały śmiercią człowieka. Nic z tych rzeczy. Mówię tylko o tym, że jak się spojrzy dalej w statystyki, co niektórzy zrobili, ale tylko nieliczni, to się okazuje, że ilość przekroczenia, ilość takich sytuacji, tak, że policjant w Stanach zabije człowieka przez swój błąd, jest taka sama dla białych i czarnych. Rozumiesz to? Tyle samo rocznie białych ludzi jest tak samo zaduszonych za bardzo na śmierć, że tak powiem, przez gliniarza, co czarnych. Identyczna statystyka. A mimo to miliony ludzi ogłupione, jak narkomani po prostu, jakby ktoś zrzucił im takie pachnidło, które im zmienia postrzeganie rzeczywistości, wychodzi na ulicę, że teraz jest dyskryminacja czarnych, straszny rasizm i tak dalej. Mimo że w liczbach tego nie ma. Każdy może sobie w minutę wejść na statystyki policyjne i to sprawdzić. Nie ma tego. Ale nie, telewizja powiedziała, że jest. Prawda? Rzeczywistość, statystyka mówi, że nie ma. Ale telewizornia mówi, że jest. To jest. I ludzie wychodzą, buntują się, walczą, wmawiają rasizm, którego tam nie ma. No i tyle. No i już, to jak w Polsce, my Polacy jesteśmy strasznie rasistowcy, nie lubimy Arabów, no nie? No jednak, no, byłem parę razy w Warszawie, jest tam dużo Arabów, chodzą sobie po złotych tarasach, nikt do nich nie strzela, nie krzyczy, nie pluje na nich. Jakoś tam, nie wiem, czy to, może ci Polacy jednak w naturze swojej wcale nie są tacy agresywni, jakby się wydawało. I znowu jest wszędzie tak źle, tylko że nie. Rozumiesz? I to jest zawsze świetny pretekst. Roland Bader bardzo świetnie nazywa tą manię antydyskryminacji, że to jest kult oburzenia. Tak, że zawsze jest ktoś oburzony. Powiesz, że jest bajka Murzynek Bambo, dobra, już wiadomo, kto będzie oburzony. Tak? Ojej, Murzynek, to znaczy, że oni nas traktują jak niewolników i tak dalej. Powiesz, że była taka blondynka, opowiesz kawał o blondynce, no to podwójne oburzenie, tak? Bo blondynki dyskryminujesz, jeszcze kobiety. I dzisiaj obojętnie, co zrobisz i co powiesz, to kogoś dyskryminujesz. Powiesz to, pewnych rzeczy już nawet nie wolno mówić, bo zostaniesz za to zaatakowany, na przykład usunięty z YouTube'a. Gdybym ja powiedział dzisiaj pewne rzeczy na temat pewnych preparatów, to na 100% zostałyby one zniesione, że tak powiem delikatnie, tą nowomową, tak? Jak to Orwell nazwał. Także antydyskryminacja, która znowu, tak samo jak cały socjalizm, reklamuje się jako coś fantastycznego, tak? Dbamy o gejów, lesbijki, o czarnych, o innych, o inne nacje, inne religie, żeby wszyscy się szanowali, robili radosne kumbaja. Więc zawsze to brzmi tak fajnie, a ostatecznie zawsze się kończy żądaniami zbiorowymi. Zawsze to tak jest po prostu. Zawsze, zawsze, zawsze. W końcu jest żądanie zbiorowe. W końcu się kończy tym, że biali powinni klękać i całować ręce czarnym. Zawsze się to kończy tak, że po prostu powinny być lepsze prawa dla kobiet, żeby przypadkiem ich nie zdyskryminować. No to powinny mieć przywileje z kolei. I zawsze to samo. Zawsze to samo. Zawsze jest jedna grupa uciśniona, i politycy, którzy rozwiązują ten problem, uciśniając inną grupę. Genialne. Genialne rozwiązanie. Czemu to nie działa? Czemu to po prostu nie działa? Nie dałoby się prościej zostawić ludzi w spokoju? Niech se dbają o to, tak? Wolny rynek, konkurencja, nie przeszkadzajmy temu. W końcu się okaże, że na wolnym rynku firmy potrzebują kobiet na przykład i będą walczyć o te kobiety, będą płacić im więcej. Ale my nie mamy wolnego rynku, mamy tylko jego część, jego pozory, zepsute socjalizmem, podatkami, więc nie stać ludzi na to, żeby płacić więcej, więc wtedy myślą sobie, aha, to ja wolę zatrudnić kobietę, wtedy zapłacę mniej
bo podatki, obciążenia podatkowe są tak duże, że wolę już szukać kobiety. Czyli te obciążenia podatkowe zwiększają dyskryminację kobiet. Jakby każdy przedsiębiorca miał małe podateczki, minimalne, i byłaby duża, jeszcze większa konkurencja, tak? Bo wolny rynek byłby. Ludzie by się nie poddawali w swoich biznesach przez to, że jest tyle dziwnych zasad, regulacji i zakazów, więc dużo więcej biznesów by się kręciło i tak dalej, szkoła by nie zabijała przedsiębiorczości, to trzeba by dużo bardziej walczyć o pracownika, płacić mu więcej i te wszystkie dyskryminacyjne rzeczy same by się rozwiązały i już. Ale nie, niech polityk to rozwiąże, co prowadzi zawsze do tego typu wynaturzeń, że potem jakaś burmistrz USA, pani o ciemnym kolorze skóry, wychodzi i wyrzuca białych dziennikarzy z konferencji prasowej. Gdyby ktoś to zrobił, gdyby to biały burmistrz wyrzucił czarnych dziennikarzy, to tam by była wojna, tam by dosłownie spłonąłby ten gmach w 24 godziny. Ale czarna pani burmistrz może białych wyrzucić, ponieważ teraz jest dyskryminacja białych. No i znowu to samo zawsze, prędzej czy później ta antydyskryminacja i ten kult oburzenia prowadzi do dyskryminowania ludzi, do traktowania ich za gorszych, do zmuszania ich, do wymuszania dodatkowych podatków, opłat za to, że ktoś po prostu istnieje, tak? Za to, że ktoś dużo zarabia, powinien więcej płacić, za to, że ktoś jest mężczyzną, powinien więcej dopłacać. Za wszystko, tak? Za wszystko, o co ktoś mógłby się oburzyć. A tymczasem wszystkie prawa człowieka są prawami własności. Więc to własność trzeba chronić, tak? To, żeby ci nikt nie mógł zabrać domu, żebyś nie musiał płacić podatków od nieruchomości, żebyś miał swoje 100 tysięcy na koncie, a nie, że 100 tysięcy minus inflacja 5% co roku i tak dalej. Więc antydyskryminacja zawsze, prędzej czy później, staje się niebezpieczna dla pokoju. Tak mówi Roland Bader. Prędzej czy później będzie zagrożenie dla pokoju społecznego. A wolny rynek to jest prawdziwa antydyskryminacja. Tutaj każdy się odnajdzie i nikomu się nie opłaca nikogo dyskryminować, bo nie ma w tym interesu, bo stracisz klientów, kasę, pracowników i będzie słabo po prostu. No i na koniec złoto. Czymże jest złoto? Złoto jest symbolem nieufności wobec władzy. Tym, że rozumiem, że państwo to mój wróg. Dlatego nie będę ufać pieniądzom państwowym, które są rządzone przez państwo, przez banki centralne, które często są prywatnymi firmami, jak Fed w Stanach. Tego nie chcę. Chcę złoto, na które polityk nie ma wpływu. Dlatego tak bardzo mu zależy, żebyśmy go nie mieli. Złoto to oczywiście przykład, bo jeszcze jest temat Bitcoina, który jest trochę bardziej skomplikowany. Natomiast chodzi o to, że to jest właśnie koniec pieniądza papierowego, bo ten pieniądz papierowy w nieskończoność drukować go się nie da. Trzeba będzie go zresetować, bo ten dług jest niespłacalny już teraz. Trzeba będzie zrobić reset, ten reset to będzie kryzys i znowu miasteczka namiotowe, bezdomni, utrata pracy, strata domów, wydziedziczenie, wywłaszczenie i tak dalej. Tymczasem rozwiązanie jest proste. Pieniądz, którego państwo nie jest w stanie zepsuć, nie jest w stanie go dotknąć, nie jest w stanie go wyprodukować, stworzyć jakiejś dziwnej polityki monetarnej, stóp procentowych i zaawansowanej, dziwacznej inżynierii ekonomicznej, której nikt nie rozumie tak naprawdę łącznie z nimi. Tym właśnie jest złoto. Złoto to jest środek ochrony przed wszechmocą państwa, bo jak masz 100 tysięcy na koncie, a ich decyzje doprowadzą do hiperinflacji, to nagle masz nic. Ale jak masz złoto, to dalej masz wszystko. Bo złoto jest niezależne od państwa, od waluty, od reformy monetarnej. Tak było, jest i będzie. Więc Roland Bader umiłował złoto i je promuje. Warto je kupować, póki jeszcze można je kupować, bo żeby się potem nie okazało, że będzie dostępne tylko na czarnym rynku. Także tyle. Pieniądz papierowy zwiększa wszechmoc państwa. Złoto ją zmniejsza. Przysłowiowa stara babcia, jak mówi Roland Bader, mogła oszczędzać bez żadnej kompetencji. Tak? Było wiadomo, że jest złoto, to im więcej mam złota, tym bardziej mam zaoszczędzone. Proste. Przechowa to wartość, dam wnukom. Za 100 lat nawet będą mieć tę samą wartość nabywczą. A pieniądze papierowe? 1 dolar dziś jest warty 3 centy. Po 100 latach. Takie, to jest prawda, to jest niewymyślone. Także 100 centów zmieniło się w 3, widzimy to na co dzień i ludzie muszą się uczyć oszczędzania. Dzisiaj to nie jest, że po prostu możesz oszczędzać i już. Dzisiaj musisz tego uczyć.
bo już nie wiesz, jak to robić, tak? I dlatego ludzie się edukują. Dla mnie to może trochę dobrze, bo na przykład kupują częściej książkę Biblia Inwestowania, żeby poznać, jak się działa Bitcoin, jak działają akcje, jak działa złoto i tak dalej. Ale musimy się dziś edukować, żeby nie stracić pieniędzy. Bo dziś nie możemy trzymać ich już na kontach, bo wtedy nam je po prostu ukradną w postaci inflacji. I tyle, więc kiedyś oszczędzanie było proste, więc każdy mógł oszczędzać. Dziś oszczędzanie jest zaawansowane. Trzeba się uczyć o akcjach, o obligacjach, o innych instrumentach finansowych i jest to dużo bardziej skomplikowane. W każdym razie złoto dalej działa. Roland Bader mówi, zaufaj złotu, a nie ludziom rządnym władzy. Tak to po prostu funkcjonuje. No i tyle. Tak to działa. Tak działało, tak będzie działać. W zasadzie to, co robi Roland Bader, to jest nic innego jak odczarowywanie rzeczywistości. Bo to jest tak, że rzeczywistość jest prosta. Naprawdę jest prosta. Każdy powinien dbać o siebie, nie robić krzywdy innym, ale tak naprawdę nie dać nikomu w łeb, nie srać komuś do ogródka, czyli naprawdę nie robić krzywdy innym, a nie, że tam, wiesz, to, że ty zrobiłeś coś w swojej firmie, to wygenerowało jakiś odsetek CO2, który być może krzywdzi dzieci w Angolii, ale w sumie nie wiadomo. I wiesz, takie tutaj cudawianki. Tylko naprawdę dbasz o swój biznes, o swój stan konta, o swoje interesy, o dobro swoich najbliższych, swojego otoczenia, swojego sąsiada. Odbieramy tym samym władzę politykom, nie słuchamy ich, nie łykamy jak pelikany ich cudownych podatków, świadczeń, danin. I tyle. I świat będzie lepszym miejscem. Nie będzie doskonałym, ponieważ my nie jesteśmy doskonali. My potrzebujemy jeszcze parę tysięcy lat, żeby być doskonałymi. Spokojnie, doczekamy się, ale dajmy temu się rozwinąć po dobroci, a nie siłą, jak próbuje to zrobić socjalizm, a w zasadzie nawet nie próbuje, bo on tylko tak mówi, on tylko tak udaje, bo od kiedy politycy odkryli, że to ludzie łykają jak pelikan, że będziemy mówić, że walczymy o klimat, o gejów, o dobro świata, o państwowy, o ogólny dobrobyt, o to, żeby nie było żadnej biedy i tak dalej, i ludzie wtedy głosują na to, bo to tak dobrze brzmi, no to wtedy te historie nabrały na znaczeniu i częstotliwości, natomiast nie zmienia to faktu, że one dalej są fikcją. Prawda jest taka, że kapitalizm rządzi, kapitalizm to prawda, kapitalizm to niedoskonały system oparty o niedoskonałą istotę ludzką, która kieruje się być może nie idealną moralnością, tylko taką średnią. Czasem coś przykombinować, ale bez przesady, nie robić też krzywdy. Czasem mi się chce, czasem mi się nie chce. Czasem jestem leniem śmierdzącym, czasem zapracowanym. I taki właśnie jest kapitalizm. Każdy może, nikt nie musi. Kto chce, ten może, kto popełni błędy, ten popełni, kto się chce na nich nauczyć, ten się nauczy, a socjalizm przychodzi cały na czarno i mówi, ja tu siłą was poustawiam, że będziecie doskonali chcąc, nie chcąc, kto nie chce, tego wyeliminuję, a kto chce, będzie doskonały z przyklejonym uśmiechem do twarzy, a tak naprawdę będąc niewolnikiem systemu. Tak działa socjalizm, dlatego jest po prostu zły. Tyle. Tak wygląda koniec pieniądza papierowego i na koniec przypomnę jeszcze, że nie chodzi w tym wszystkim o defetyzm, o sianie propagandy porażki, które też często się odbywa w internetach. Takie to skomplikowane, co my mamy zrobić, rządy się dogadały, robią tutaj certyfikaty, robią to, robią podatki, nie ma szans, to za duży gracz na nas i tak dalej. Bzdura! Wszystko bzdura. Nie ma za dużego gracza na tłum ludzi. Oni są kolosem na glinianych nogach. To trzeba zrozumieć. Zawsze, każda, nawet najbardziej hardkorowa władza upadała pod naporem tłumów. A napór tłumów uważam, że nie powinien być fizyczny. Czyli nie bierzemy tutaj taczki, maczety i idziemy zabijać, bo to takie rozwiązania to pokazały życie, że jest zawsze tymczasowe. Napór tłumu to jest tłumu świadomość, że tłum rozumie, tak jak w Polsce, dlatego Polska się świetnie rozwija mimo wszystko, kontra Francja, Niemcy, Włochy, które się staczają bardzo szybko, ponieważ oni dużo bardziej wierzą w socjalizm niż my. Oni to łyknęli, tę pigułkę, a Polacy dużo mniej. Polacy tak, no co oni pierdzielą w tych mediach? Przychodzą tam, gadają tam o ratowaniu świata. Niemiec mówił, gute idee. A Polak mówi, coś tu wałem śmierci.
ponieważ Polak ma taką historię, że go tyle razy oszukano, że on już się nie chce dać dalej oszukiwać. Więc dlatego Polak mówi, certyfikat ma mnie ocalić przed śmiercią. Ma, jak i to, że ktoś do restauracji wejdzie kupić frytki z jakimś certyfikatem, to spowoduje, że ja nie dostanę zapalenia płuc. Wali ściemą. A Niemiec mówi, o, gute idee, jo. Tak to wygląda. Dlatego też świadomość jest rozwiązaniem, jak widzisz. Masz dowody na to. To jest dowód, że Polacy nie połknęli jak pelikan paru rzeczy, które inni połknęli. I to jest widoczne na co dzień. Dlatego też tak naprawdę Polska wygląda dzisiaj lepiej. Od nas będzie zależało, czy za 20 lat stoczymy się jak Niemcy, gdzie będzie niebezpiecznie wychodzić w nocy, niebezpiecznie będzie puszczać dzieci. Mam znajomych w Niemczech, wielu z was ogląda, to żyjecie w Niemczech, to wiecie jak to jest, że 20 lat temu dzieci się bawiły na deptaku w Niemczech i nie było problemu, a teraz nikt rozsądny nie wypuści dzieci samych na deptak. W Polsce wielu ludzi też nie wypuści, ale to jest bardziej taka psychoza niż realne niebezpieczeństwo. Te dzieci spokojnie mogłyby się w Polsce na deptaku bawić i raczej niebezpieczeństwa by nie było. Natomiast w Niemczech to jest uzasadnione, żeby tych dzieci nie wypuszczać samych na ten deptak, bo tam jest niebezpiecznie. Mnie osobiście w Niemczech, we Francji, we Włoszech spotkały nieprzyjemności, nawet rok temu, przykre sytuacje związane z mniejszościami, które tam wpuszczono i bałem się o siebie, o swoje dzieci i tak dalej, także nie podoba mi się to, co się stało z tymi krajami, zwłaszcza, że bywam tam od lat, więc widzę, jakie to jest staczanie, że to naprawdę jest staczanie. I to staczanie jest wynikiem tego całego socjalizmu. Że przyjeżdżają ludzie, nawet jak świat potrzebuje czasem imigrantów, bo czasem tak jest w gospodarce, to Polska to robi mądrze, tak? Chodźcie imigranci, pracujcie, róbmy kapitalizm, a Niemcy robią, chodźcie imigranci, bierzcie zasiłki. Widzisz, znowu socjalizm prowadza do upadku społeczeństwa i godności człowieka. Kapitalizm to wzmacnia. Bądźmy kapitalistami i nie doprowadźmy do tego, żeby Polska skończyła jak te kraje zachodu. Niebezpieczne, niesympatyczne, smutne, brzydkie i wstrętne. Choć z takim potencjałem, z dużo większym potencjałem niż my przecież startowali. I co? Polska ma z kolei potencjał w ludziach, czyli właśnie kapitał. Kapitał to jest kapitalizm. My mamy potencjał w ludziach, mamy tu wielu ludzi, którzy są fajni, przedsiębiorczy, przede wszystkim pracowici. Polacy nie narzekają i mamy dużo luk w systemie, tak? Możemy mieć spółkę, zapłacić niższe podatki, możemy działać. Mimo, że politycy każdej partii, każdej, od 20-30 lat, odkąd pamiętam, od reformy w 89, która była ostatnio dobrą reformą, naprawdę dobrą, to od tego czasu wszyscy politycy chcą ten kapitalizm tutaj stłamsić, zniszczyć, zmiażdżyć, to mimo to dajemy radę i działamy. I jakie jest na to rozwiązanie? Nie taczki, nie grabie, tylko mózg. Mózg, to, że ty masz w głowie. Ktoś może powiedzieć, jak to? Tylko tyle? Tylko tyle, że ja będę wiedzieć, jak działa świat, że socjaliści kłamią, że te wszystkie górnolotne idee zamiast dbania o własne podwórko to jest ściema do wzięcia pieniędzy pod różnymi pretekstami, certyfikatami, a nie wcale ratowanie świata, że ratowanie świata to właśnie jest efekt prawdziwego kapitalizmu. Tak, to wystarczy. Jak ty to zrozumiesz, twoi znajomi to zrozumieją, więcej ludzi to zrozumie, to inaczej będziemy głosować przy urnach, inaczej będziemy postrzegać świat, a z tej grupy ludzi z wyższą świadomością powstanie nowa generacja polityków, nowa generacja działaczy, nowa generacja ludzi ze stowarzyszeń z tą świadomością. Oni to będą kumać. Będą to w pełni rozumieć. Aha, czyli to tak działa świat. Będzie wtedy lepsze. I już. Czego sobie i tobie życzę. Lajkuj ten film, udostępnij ludziom, żeby zwiększać świadomość. Długi, ale uważam, że było warto, bo ta książka naprawdę jest dobra, daje do myślenia. Roland Bader, wielkim myślicielem, był, przewidział wiele rzeczy i my jako Polska uważam, że mamy nadzieję być, mamy szansę być tą nadzieją tej upadającej cywilizacji. Tak jak uważam, że Bośnia, Albania, Chorwacja, te kraje naprawdę mają tutaj dużo większy potencjał niż te zachodnie, które już są no prawie że przesądzone niestety. Także tak to wygląda. Wszystkiego dobrego wam życzę. Zapraszam na ekspertia.com.pl po nasze książki Nawyki 2.0, jak zmienić twoje życie bez silnej woli, 138 sposobów na marketing w twojej firmie, wiele innych książek, wszystko na ekspertia.com.pl. Wszystkiego dobrego, powodzenia, cześć!